Witamy serdecznie w 32. odcinku Sportowych Pyr, odcinku podsumowującym Ekstraklasę w sezonie 2022-2023. A ze mną, z nami, z wami, ogólnie tutaj są w studiu Daniel, dzień dobry. Cześć. Jest Cyryl, wysłał jakby swoje wewnętrzne zwierzę tutaj. Dzień dobry, Cyryl. Witam serdecznie. I jest Marek, dzień dobry. Dzień dobry. Marku, skąd taki piękny strój? Bo w Madrycie zimno i jak obiecałem, tak na koniec sezonu ubrałem się odpowiednio do temperatury. Ile tam? Co najmniej minus 10. Co najmniej minus 10. Minus 10, bo badane przegrywają. No ale czy minus 10, czy 13, to już bez różnicy. No można spokojnie porównać Real Madryt do Lecha Poznań. Też odpadli na późnym etapie z europejskich pucharów. No trochę wyższym. No ale to załóżmy... jest jednoczko wyżej, półfinał, ćwierćfinał. Rozumiesz. No chodzi o rozgrywki. Tu drugie miejsce, tu trzecie miejsce. Wiesz, a prawie było trzecie. Wiesz? Ale my wygraliśmy puchar krajowy. Mówisz o tym pucharze Tymbarka? Czy tam Żabki? Nie. W Hiszpanii nie masz pucharu Żabki, w Anglii masz puchar Żabki. No nieważne, koniec końców, jak tam w Hiszpanii? Dobrze się masz, niedobrze się masz, smutno ci, wesoło smutno ci. Mi, bo Karim odchodzi. To mi smutno. Ach, oj. A taki był ładny, nasz, oryginalny. I szakowy. No tak. Jak wasz tydzień? Trochę przedłużę jakby twoje stylizacje modowe. A dobrze mi. Tak? Wszystko okej? Tak, a co miałoby być źle? Nie wiem, może coś. A ty ochłonąłeś już po fetach mistrzowskich i po pierwszym, drugim, trzecim miejscu w Ekstraklasie? Już tak przyswoiłeś wiedzę z całego sezonu? Tak. To dobrze. Daniel? Jak zawsze. Ale jak zawsze co? No chociaż zdanie powiedz. To było pytanie, czy przyswoiłeś wiedzę, to aha, jak zawsze. Znaczy, ale to ogólnie też u ciebie wszystko okej. Okay. Tak, wiesz, mam całą rozpiskę tygodnia. A to właśnie... miło, że to miło, Daniel, że ją przygotowałeś. W dodatku godzinową. Żeby nie przedłużać, moi drodzy, przechodzimy do wielkiego podsumowania Ekstraklasy. Plan na dzisiejszy odcinek jest następujący. Najpierw będzie podsumowanie Warty, potem będzie podsumowanie Lecha, a potem sobie... podsumujemy w ogóle całą tabelę. Będzie to nowum w naszym formacie w drugim sezonie, bo mieliśmy tylko jeden sezon wcześniej, gdzie było podsumowanie, ale nie aż tak obszerne. I to pierwsze podsumowanie z mordami. A, też prawda. Więc moi drodzy, zapraszamy was na podsumowanie sezonu 2022-2023 w wykonaniu Warty Poznań. Plansza. Po planszy. Panowie, Warta Poznań zakończyła ten sezon na zaszczytnym 8. miejscu, co oznacza, że jest idealnie w środku stawki. I z racji tego, a miała być czwarta. A miała być czwarta, miała być piąta, miała walczyć o podium, potem o europejskie puchary, potem... Jest wyżej niż Widzew. No, to zawsze cieszy, ale ciężko być niżej niż Widzew, powiedziała Lechia Miedź i Wisła Płock. No to i Korona Kielce. Natomiast tak, Zieloni zakończyli ten sezon na 8. miejscu. Nie poszli na końcu wabank. No ewidentnie nie poszli na końcu wabank i Zieloni zakończyli ten sezon, tak jak wspomniałem, na 8. miejscu z dorobkiem punktowym. A, oczywiście nie mam tabeli, więc ktoś mądry musi powiedzieć, na którym to oni tam byli miejscu. Finalnie ile punktów zdobyli, ale z próbuję... tego, co dobrze liczę, 41, ale 42. Ciężko się dokopać, jak już nie gra. 45 punktów. 45 punktów. 8. miejsce. Słuchajcie, wam wleci teraz na ekran taki... wykres, który narysuję. Natomiast my go mamy przed sobą, bo tak, ukradłem dane z Transfermarktu, bo było najprościej. Słuchaj, ta. Jak widzicie, tendencja była zwyżkowa, pomimo początkowych trudów na start sezonu. Chociaż zaczęliśmy z wysokiego C, bo tutaj był remis z Rakowem Częstochowa, co było dobrym skowronkiem zmiany. Tak naprawdę... tego, że Raków może znowu się zesrać metr przed kiblem. Cyryl, uważaj na siebie. Jakby, no. Ale tak szczerze, jaki to był sezon w Ekstraklasie dla Warty Poznań? Chillowy. Naprawdę? No nie? Od marca było, wiesz, baja bongo. A w trakcie całego sezonu... Jak se tak patrzę... To najniżej w tabeli, oprócz tych pierwszych kolejek, gdzie wiadomo, wszystko się szafuje... To byliśmy na... Ale weź pod uwagę, że tam było ciasno punktowo. No tak, no ale to nie wiem. Nie mieliśmy obawy, że spadniemy. No
W sensie nie takiej, że się realnie bałem, ale to była matematyczna szansa na spadek. Ale od 13 kolejki byliśmy na stałe w pierwszej dziesiątce. Co świadczy, że sezon był spokojny. To ja wolę powiedzieć, że był pewny. No bo był pewny, a nie spokojny. Ale chyba, że mówimy, że spokojny jako pewny, to wtedy pełna zgoda. No nie, no chodzi mi o to, że się nie cyrem o warte jak rok temu. A no tak, rok temu było gorzej. Znacznie. No, rok temu początek mieliśmy dramatyczny, stąd zwolnienie. Tworas. Nie, początek chyba nie był zły. Się srało potem. Wisła Płock nas walnęła na ostatnie miejsce. No tak. W drugiej kolejce. Ale wiesz, oni wtedy szli na majstra. No nie, no ale to była najwyższa porażka. Co nie? Wisła Płock szła na majstra wtedy? Z Wisłą Płock? No szła. Przypominam ci, że na początku było gadanie, że z Rakowem kandydatem i z Wisłą Płock kandydatem Warta grała. Tak, natomiast to była najwyższa porażka Zielonych w ogóle w tym sezonie z Wisłą Płock w drugiej kolejce 0-4. Niżej już nie zeszliśmy. Z perspektywy całego sezonu przegrać z Wisłą 0-4 to trochę wstyd. Trochę tak. Ale to wiesz. Ale Lech też nie ustępował na krok. Lech sobie upodobał Śląsk Wrocław z kolei. Tak. Natomiast najwyższy, jak już powiedziałem o najniższym, to powiem też o najwyższym zwycięstwie Warty Poznań. Ja wiem. 5-1. Ale zajrzałeś mi w notatki, czy zapamiętałeś? Oczywiście, że zajrzałem. Ach, no. I to był mecz z Koroną Kielce w lutym, na którym byliśmy razem z Danielem i wtedy poznaliśmy Johna van den Broma, gdyby ktoś pytał. Ale zimno wtedy mieliście. Było well, gorąco. Well, yes, but actually no. Zimno to tylko w Madrycie. No. Nie tylko tam. Natomiast nie, no Warta zagrała sezon pewny, Warta zagrała sezon taki, który był sprawdzianem dla Dawida Szulczka i ten sprawdzian Dawid Szulczek według mnie zdał. Gdyby nie te ostatnie 5 kolejek? 5, no. 5, to uznałbym, że to był bardzo dobry sezon. Ale tak nie mogę stwierdzić. No niestety, bo ostatnie 5 kolejek było dramatycznych, niestety. No nie, on tam coś podobał, albo byli zmęczeni. W sensie dziwne były te ostatnie mecze. Powiem wam tak, życzyłbym sobie przyszłego sezonu takiego, jaki był w wykonaniu Warty Poznań, bo tyle radości, tyle wzruszeń oraz tyle łez, które przysporzył mi ten zespół, to naprawdę polecam każdemu. Ale łez radości, czy... Aha, bo teraz nie przeklinamy. No, łez radości, czy łez zdenerwowania? No wiesz, dwa razy w trąbę z Wisłą Płock, chociaż tam był remis. No to tak wiesz, no... Nie, przepraszam, przecież było na trąbę 1-0. No to dwa razy z Wisłą Płock dostać w gębę słabo. Raków Częstochowa prawie postawić do pionu i powiedzieć, kolego, ty się tak nie rozpędzaj, też super sprawa. Dwa razy. No. Bo Legia w tym sezonie jak była? Przegrana. I wygrana. I wygrana. I chyba wygrana. Byliśmy no na wygranej wtedy z Legią. To był ten bunt na meczu. To było 38 meczów, czy tam 7. Meczów. Mogę nie 4. pamiętać. 34 meczów było, tak, to prawda. Czy wy macie jakieś szczególne spotkanie zapamiętane? Z Koroną Kielce. No dobra, okej, no to już wiemy dlaczego jakby, spoko. Z Rakowem. Oba, jedno? Nie, domowy. Boli mnie do dzisiaj. No, to z Tudorem. Drugi, u siebie. 1-1. Pierwszy graliśmy na wyjeździe. No. Masz tu w notatkach, który sam szykowałeś. Tak, wiem, dziękuję. U siebie, 1-1. Boli mnie do dziś. Niewykorzystanie tej szansy. Ale boli cię tak samo jak naszego zawodnika strzał w twarz? Bo to chyba wtedy było. Tak, to było wtedy. No. Boli mnie bardziej niż jego. To wtedy. Ja najbardziej zapamiętam mecz z Piastem Gliwice wyjazdowy, dlatego że tam byliśmy. A, to taki pozytywny tak. Tak, 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 tak. Cały czas. I to był pierwszy mecz WUKO i wyjaśniliśmy WUKO. A po prostu później jego sytuacja w tabeli wygląda tak, bo się mu smyrło i udało. No, no. A najgorszy mecz? Najgorszy? Poza tym z Wisłą Płock? No. Jak sobie tak spojrzycie w tą przepastną listę wszystkich spotkań. Któryś chyba z tych 5 ostatnich? Jagiellonia 3-1. Nie? Też o tym myślę, że tam już było hardo. Że to ciężko. W sensie ciężko. Te 5 ostatnich to w ogóle była 4 przegrane, 1 remis. W sumie tak, ten cały, oprócz ostatniego meczu ze Stalą, bo tam było wszystko gicio. Ten miał być przegrany. To był obowiązek, żeby go przegrać. Po zdobyciu tych 40 punktów
No nie, ostatnie 5 kolejek to można zbić w jeden mecz i stwierdzić, że to był dramat. Że te ostatnie 5 meczów było takie niefajne. Że nie wiem, czy oni faktycznie byli zmęczeni, czy faktycznie Dawid próbował czegoś dziwnego. Bo po Twodku, jak w swoich ostatnich chwilach życia, co chwilę, dobra, przez pół sezonu, co chwilę zmieniał, tu grał tak, tutaj jakieś 5-4-1, tu 4-1-5. No. Może tak może być 4-1-5. To u Dawida nie widziałem takich doszad wielkich, no, albo ich nie czułem. No bo ulubionym ustawieniem Dawida było 3-4-2-1, chociaż na derbach Poznania to było 1-10 na przykład. Ale derby Poznania moglibyśmy wreszcie wygrać. No przyjdzie czas, będzie rada według mnie. No w tym sezonie derby Poznania w trąbę za każdym razem. Od początku. Powrotu do Ekstraklasy. No tak, no ale... Nawet Śląsk-Wrocław dał radę z Lechem wygrać. No, Śląsk-Wrocław i to 3 razy, nie? Odejmij sobie punkty z Lecha przy Śląsku-Wrocław i zrobi się śmiesznie. To jest. Śląsk się utrzymał dzięki Lechowi. Ale w sumie do tego możemy przejść, jak będziemy gadać o Lechu. Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, no poza Ekstraklasą dział się też Puchar Polski, więc napomknijmy tak na chwilkę tylko o Pucharze Polski. To ja ci powiem tak, Sandecja jest potężna. Oni spadli z ligi, ja wiem. Juventus, ale są potężni. Z Nowego Sącza. Ta jest. To wiesz. Przypadek pucharowy, nie? W lidze syf, ale w pucharze. Czy w przyszłym sezonie będzie lepiej? Chciałbym marzyć, ale mam wrażenie, że nie. No nie idzie nam puchar. No ja bym chciał, no chociaż ćwierćfinał. My się na lidze tak koncentrujemy. No ale to widzisz, jak się skoncentrowaliśmy, no. No za mocno, bo trzeba było się skoncentrować. Ciekawostka, szerzej, którą chcę napomknąć a propos Pucharu Polski. Warta Poznań rozegrała 2 spotkania w Pucharze Polski. Żadnego z tych spotkań nie transmitował Polsat. No bo po co? No bo wiadomo. I to były jedyne mecze, które transmitowali. Ale był jakiś, właśnie któryś z tych meczów nie transmitowali, a transmitowali jakiś mecz pierwszej z drugą ligą. Tak. Super. No to jest plucie. Nie, to, a nie wiesz co? Wiesz czemu to mogli zrobić? Bo oni mają prawa do transmisji do pierwszej ligi. No wiem, i sobie wybiera, ale nie mają tylu ekip, bo wszyscy na umowie zleceniu i po co ponosić koszty, nie? Gdzie? W Polsacie? No a nie? Tam jest super. Przepraszam, bo powiedziałem do kubka zamiast do mikrofonu, a nie? Dobra. Czy ktoś coś by chciał powiedzieć w ogóle tak a propos jeszcze ogólnie sezonu? Warty? Warty. Że było gicio, ale po tym, co się teraz dzieje w klubie, zaczynam się bać o kolejnych. No to a propos tego, co się dzieje w klubie, użyłem mojej aluminiowej maszyny czasu. Myślałem, że czapeczki, no. Żeby w czasie się cofnąć. I żeby było jasne, musiałem trafić na 125. stronę newsów na stronie Warty Poznań, żeby prześledzić dla was coś, czego wy nie macie w notatkach, a ja mam i sobie to zaraz wezmę, czyli co się działo w biurach Warty Poznań w ostatnim sezonie. A się działo. Bo mam wrażenie, że było więcej ruchów w biurach niż... Okej, okay. Działo się dużo, ale wolę takie działania niż takie, co się działo w, na przykład w Lechii Gdańsku. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, ja ci to streściłem przed nagraniem, tobie zresztą też, tak, że wiedzieliście, co się dzieje, ale jakby... Wydźwięk jest taki, że pion sportowy nadal się jeszcze nie wyklarował i my nie mamy za bardzo szczęścia do pionu sportowego, od kiedy odszedł Robert Graf do Rakowa Częstochowa. Bo po Robercie Grafie był Radosław Mozyrko. Ale już go nie ma. No właśnie. I to wszystko będzie historią. Właśnie, on miał daleko, no tak. No. Słuchajcie, teraz wam przedstawię, co się działo w biurach Warty Poznań. Plus do tego będzie kluczowe wydarzenie, które miało miejsce, jeżeli chodzi o zmiany inwestorskie, więc zamieńcie się, że tak powiem, w słuch, a ja wam będę wrzucał tutaj tam... Poczekaj. Nasze rozważania, że mieliśmy szkolić zaplecza Rakowa Częstochowa. Raków 2 Częstochowa, tak. To coś na razie cisza. Ty, a Raków w ogóle się jakoś tak dziwnie zaczął zbroić, a było, że się nie zbroją. Ale w sumie oni takie odrzuty biorą z Ekstraklasy. Dobra, ty zachowaj jakby właśnie te przemyślenia, bo to jeszcze nas czeka. Słuchajcie, co się działo w biurach Warty Poznań? No więc tak, 25 maja, bo to uważam, że mimo, że ten sezon poprzedni się kończył dość wcześnie, to jest jeszcze poprzedni sezon, ale to jest jakiś punkt wyjścia. Otóż 25 maja 2022 roku pojawił się nowy zarząd Warty Poznań. Pan Fariaszewski, który jest właścicielem klubu, powołał nowy zarząd, 3-osobowy. Był prezes Bartosz Wolny oraz pojawiło się 2 dżentelmenów. Maciej Wojdyło, który jest odpowiedzialny za takie sprawy, powiedzmy sobie,
handlowe, sponsoringowe, no dopinanie kontraktów, żeby hajs się zgadzał. I pan Michał Wieczorek, który jest członkiem zarządu do spraw finansowych i organizacyjnych. Nie pytajcie mnie, co to znaczy, bo tego nikt nie wyjaśnił. Możemy się tylko domyślać. Czyli wiemy już, jak wygląda zarząd. Czy tak jak z kontuzjami w Lechu? No mniej więcej, nie? Niezbyt długo cieszyliśmy się stabilną sytuacją Warty Poznań, jeżeli chodzi o finanse, bo już na początku czerwca, 6 czerwca, Warta Poznań rozwiązała umowę... Czyż prawie rok? Jak prawie rok? No 6 czerwca. Czwarty. Ale 2022. No to mówię, no to już prawie rok. Tak. Warta Poznań rozwiązała umowę z Big Greenem, ponieważ Big Green, według niektórych doniesień, troszeczkę jakby oszukiwał klientów w tym, co oferował. Nie tylko ciutkę. No. Więc straciliśmy głównego sponsora, już jest dym. 11 lipca 2022 roku pojawił się dżentelmen Mateusz Kamowski, który został szefem rekrutacji. Szkoda, że nie Skamowski, że Skam. No prawie. Pan Skamowski został szefem rekrutacji. Co oznacza szef rekrutacji, zapytacie. Otóż to jest taka... Tak sobie to wyobraziłem. Taka łatka za dyrektora sportowego, bo on zastąpił właśnie Radosława Mozyrko na stanowisku, ale też nie dyrektora sportowego, tylko kogoś takiego, kto będzie tam na bardzo wczesnym etapie sądował piłkarzy, sprawdzał, co oni potrafią i zaczynał wstępne rozmowy z agentami. Kumacie, jakby no. Trzymacie strukturę w głowie cały czas tego, co ja powiedziałem. Tak? No tak. Świetnie. 4 sierpnia. 2022 roku. Czyli jakby w takich odstępach miesięcznych dzieją się jakieś takie bęgiery. Miesiąc bez dymów, miesiącem straconym. Nie dymów, zmian, ewolucji, tworzenia klubu, budowania struktur. Słuchajcie, 4 sierpnia 2022... Jak w przeciągu 2 miesięcy zmieniasz dyrektorów, to nie jest raczej... Wiesz. Nowy właściciel Warty Poznań pojawia się na horyzoncie. Ale tak patrz. Jest. Na przykład Duda jednego dnia podpisuje, a na następny mówi, że... Nie następny, 5 dni, no już bez przesady, no. Czy ja mogę, bo to jest najbardziej kluczowy moment w całym sezonie. 4 sierpnia... To tak jak w polityce no był właśnie. Teraz najbardziej kluczowy moment w całym sezonie. Playoffy były, kurwa, w tym momencie. 4 sierpnia 2022 roku spółka DD12 Lab i naprawdę się powstrzymuję, żeby nie mówić XD12 Lab. XDD 12 lat. Wiem, bo tam zawsze tak piszesz. Kupuje pakiet większościowy udziałów od Bartłomieja Fariaszewskiego i zostaje nowym właścicielem Warty Poznań. Kupuje jak kupuje. Na czele spółki jest pani prezes Paulina Sypniewska, która prężnie zaczyna działać w klubie, będąc po prostu w nim. Spółka DD 12 lat to było takie konsorcjum, to był taki zbitek różnych firm, które dały kapitał, żeby wykupić ten pakiet większościowy. Historia pokaże, że stało się zupełnie inaczej, ale nie uprzedzajmy faktów, bo otóż po sierpniu mamy przerwę prawie 2-miesięczną, bo 31 października Piotr Barłuk odchodzi z Warty Poznań, a Piotr Barłuk był za Radosława Mozyrką, czyli zostaje tylko sam Mateusz Kamowski, który jest szefem rekrutacji. Bęk! I co teraz? No, podziękowaliśmy mu w imieniu całej zielonej rodziny. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Mamy tylko Mateusza Kamowskiego na stanowisku szefa rekrutacji, natomiast stanowisko pełnomocnika zarządu Warty do spraw sportu zostaje nieobsadzone. Mówicie horror, mówicie dramat. No, nie dla Warty. No, well yes, but actually no, bo już 2 tygodnie później, 15 listopada 2022 roku, Tadeusz Fajter zostaje... Fajter? No trochę Fajter. Trochę Fajter. Życzymy zdrowia swoją drogą. Tadeusz Pfeiffer zostaje nowym dyrektorem sportowym Warty Poznań. Ale zbyt długo nie pocieszył się... ciepłą posadką. Ciepłą posadką. Znaczy, jest na L4. Więc trochę się cieszy, natomiast Tadeusz Pfeiffer po prostu zachorował. Na tyle ciężko, że grudzień to był miesiąc, kiedy można było dokonywać transferów, ale on w tym czasie się rozchorował i już 4 stycznia nadchodzi odpowiedź. Odsiecz z dalekiej Wisły Kraków do Warty Poznań przyjeżdża Tomasz Pasieczny. A to nie był... A, to był ten, co Wisła jak się zrypała, to było, że on wszystko tak, źle. Tak. I Tomasz Pasieczny wchodzi do Rady Nadzorczej Warty Poznań i wspiera Mateusza Kamowskiego w procesie pozyskiwania nowych zawodników Warty Poznań. Czyli pion sportowy ma już 2 osoby.
taki ten, dobrze powiedziałem, pion sportowy, tak? Tak, może być. Ale tylko miesiąc jest okej. Ponieważ 1 lutego następuje trzęsienie ziemi. I tu wracamy do wydarzeń z sierpnia 2022. Bo otóż transakcja sprzedaży pakietu większościowego udziału w Warcie Poznań zostaje unieważniona i spółka XDD12 Lab. Miałeś się starać tego nie mówić. DD12 Lab na czele z Pauliną Sypniewską przestaje być właścicielem Warty Poznań, ponieważ nie zapłacili hajsu. Czekaj, chcieli. Kojarzysz... Nie chcieli, bo nie mieli. Znaczy oni mówili, że chcą. Ale nie mają. No. No, trudno. Kojarzysz ten serial tam coś PSI taki z Danem Aykroydem? Nie. PSI? PSI? No takie CSI? Nie, takie paranormalne jakieś. To jest taki mega stary z dzieciństwa. O Jezus, nie mam pojęcia. Bo tam też tak było. Ale 10 lat temu. No właśnie. No i z powrotem Bartłomiej Fariaszewski zostaje właścicielem klubu. Już jest tylko pół strony, spokojnie. Dobrniemy. Ale wiesz czego się... A to na koniec. 1 lutego gruchnęła informacja, że XDD 12 lat nie jest właścicielem. No nie jest. A w prezencie, 9 dni później, Bartosz Woldy przestaje być prezesem klubu. Zarząd się skurcza do 2 osób. No wiesz, no we dwójkę lepsza przepustowość danych, ogólnie informacji. Ogólnie jego misja, jak to powiedział, się zakończyła w Warcie Poznań. Oficjalnie, natomiast nieoficjalnie dodajmy 2-2. I nam wychodzi, że ktoś położył strasznie temat sprzedaży Warty Poznań i musiały polecieć głowy. No to poleciała głowa. Tak. Bo tam nie ma za dużo ludzi, wiesz, nie możesz 10, bo to musisz kogoś zatrudnić. Bo zostaniesz sam. Nie, bo jak chcesz 10, to musisz kogoś zatrudnić, żeby móc. Ale jak mówi profesor Filipiak, każdego pracownika da się zastąpić skończoną ilością studentów. Tak jest. Dziękuję i bardzo. Najważniejsze, profesor. Profesor. Czyli nie głupi gość. Dobra, miesiąc później, bo wiadomo, miesiąc w Warcie bez zmian to miesiąc stracony. 30 marca zostaje ogłoszony konkurs na stanowisko nowego prezesa Warty Poznań. Przepraszam, śmigło mi, że Valladolid cię utrzymuje. No to wspaniale. Do 30 kwietnia był termin nadsyłania swoich kandydatur. Jak historia pokazała, nie przyszło nic, bo do dzisiaj nie wiemy, jak się ten konkurs zakończył. Chyba, że postępowanie dalej trwa. Bo to jest jak Komisja Smoleńska. Ona jest i trwa. Okej. I w końcu się wyjaśni. 2 miesiące później, bo tak, troszeczkę uspokajamy nastroje. 2 miesiące później, 2 maja 2023 roku. W majóweczkę. W majóweczkę. A że oni mieli 30 marca? Tak, to powiedziałem, jest... że był konkurs. No tak, no ale to wiesz, to jest miesiąc i 3 dni. Ale już ponad miesiąc. Mi. Patrzysz tylko na miesiące, to już jakby mówisz 2 miesiące, czyli był spokój. Nowe twarze w biurach Warty Poznań, jak donosi artykuł na stronie Warty Poznań. Otóż szeregi w biur Warty Poznań zasiliły 3 osoby. Pan radny, ale zajmując to stanowisko, przestał być już radnym, bo chodziło o łączenie jakby polityki z działalnością gospodarczą, a tego nie wolno robić w tym kraju. Bartłomiej Ignaszewski razem z panem Wieczorkiem, dobrze mówię? Nie wiem, tylko ty to masz. Tak, z panem Michałem Wieczorkiem i Maciejem Wojdyło są w zarządzie klubu, czyli wracamy z powrotem do trójosobowego podziału władzy. Zarządu. Tak. Czyli lepiej niż u nas w kraju. I teraz pan Bartłomiej Ignaszewski zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii klubu w zakresie infrastruktury i inwestycji. Czy będzie budował stadion? Yes. But actually no. Kolejną osobą jest Krzysztof Sałajczyk, który jak sam w wywiadzie dla mediów klubowych mówi: moim celem jest budowanie korzystnego klimatu wokół klubu, który ma być jeszcze bardziej atrakcyjny dla przedstawicieli biznesu. Ja przypominam, że w maju zeszłego roku pan Maciej Wojdyło miał być za to odpowiedzialny. To po co nam jeszcze jedna osoba do tego? Bo zmiany są dobre. Ale to jest kolejna osoba. A jeszcze jest jedna osoba, która tak naprawdę dopina te tematy. No bo oni celują. W sensie wybierają. To jest no i najbardziej kluczowa zmiana w majóweczkę to jest pan Marcin Kozubski, który został nowym dyrektorem marketingu, ale szczerze nie widziałem jeszcze jego działań tak naprawdę na niwie klubowej pod koniec sezonu, więc liczę, że od nowego sezonu ruszamy z kopyta. Tak, dokładnie tak. I 10 maja 2023 roku, czyli 8 dni później, nie cały tydzień, pan Rafał Grodzicki zostaje ponad tydzień menadżerem do spraw sportu.
czyli do Tadeusza Pfeiffera, który jest na L4, do Mateusza Kamowskiego i do Tomasza Pasiecznego dołącza Rafał Grudzicki, który ich wspiera w transferach. No tak. Gdzie ale te transfery? No są na razie wychodzące. Jest, niechętnie to mówię, ale mam wrażenie, że jest delikatny burdel w biurze, nie? No, ale delikatny. Znacie jakby już historię, półtorej ale strony taki tego, jak na tym stole, wydarzyło? Czy mniejszy? Nie, mniejszy. Przecież było czysto. Bo posprzątałem. Zobaczysz czego w intro. Co ludzie widzieli. I teraz tak, mamy trochę roszad, bo zmiana właścicielska, potem odwołanie zmiany właścicielskiej, potem nowi ludzie w zarządzie, potem nowi ludzie w ogóle w biurach, potem tak naprawdę typ, który będzie dbał o dobry klimat. To dla ja mnie, mogę na to pójść. Stary, dla mnie jedyną sensowną zmianą ale to jest dyrektor marketingu. Wysyłaliśmy rekrutację w Walcie, na żadną się nie zgłosiłeś. Dyrektor marketingu i to, bo że zamiast trzech osób jest, że zamiast jednej osoby, która jest dyrektorem sportowym, masz trzy osoby z Tomaszem Pasiacznym na to czele. To jak w D-Ligi. No trochę bajzel według mnie. Tak. Aha. Dowiedziałeś się tych szokujących informacji przez chwilę. Jedyne, co masz mi do powiedzenia, to tak. Bo szukam nazwisko, którego nie potrafię wymawiać i ja czytam i tak się boję, że źle je wypowiem. Baruch? Nie. Pfeiffer? Szefo. Fariaszewski. Tak. Właściciel. Tak. No. To chciałem powiedzieć jedną rzecz. On ma kochones takie, że on jeszcze on, po prostu wie. On nie jest wiarygodnym partnerem. A no bo jeszcze. Był JJ. JJ-em. No tak. No to jak ty chcesz klub budować, jak tu nie ma wiarygodnych ludzi do rozmowy? I się dziwię, bo ja bym się oburzył w klubie, jakbym usłyszał takie coś od prezydenta Poznania. No dobra, ale zanim przejdziemy do wywiadu z JJ-em, który też jest warty odnotowania siłą rzeczy i jakby historia o budowie stadionu Warty Poznań też jest warta odnotowania, ale czy wy nie macie wrażenia, że przez ten rok wydarzyło się tyle na tych najwyższych szczeblach, bo ja nie mówię o szeregowych pracownikach właśnie tam biura, czy ja nie mówię o sztabie, bo sztab jest w miarę stabilny, bo w całej historii pojawiło się dwóch nowych asystentów dla trenera Szulczka. No i dobra, transfery wyglądały tak, jak wyglądały. Dalej wyglądały, do nich przejdziemy za chwilę. Tak. Czy wy nie macie wrażenia, że to jest po prostu jakby takie burdel. Bieganie od lewej do prawej i a jakoś to będzie? Mi się wydaje, że była kiedyś taka bajka Asterix i Obelix 12 prac, albo 10. Teraz 12. 12. I było, oni mieli jedną pracę, że szli do urzędu i biegali od drzwi od drzwi. I to był taki no. Ten... To był dokument o załatwianiu czegoś w Polsce. No. No to ja mam wrażenie, że tak wygląda biuro w Warcie. Że no jak ja był też, ten no... fragment, co oni tam biegają no. Od drzwi do drzwi, był tam rozpieprz i na końcu wszyscy powariowali w środku, to mam wrażenie, że tak się dzieje w Warcie i się boję, że tam powariują. To ja chcę to podeprzeć jakby... Nie bajką, ale faktem autentycznym, jeżeli mogę prosić. Proszę bardzo. Mam ci go dać? Historia stworzenia Rady Europejskiej w Unii Europejskiej polegała na tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych kiedyś powiedział, słuchajcie, macie tutaj Unię Europejską, ale ja nie mam do kogo zadzwonić, żeby z nim pogadać. Takiej jednej osoby, która spina ten cały... No i całe szczęście przyszedł jedno. Donald Tusk. No i właśnie dlatego powstała Rada Europejska i przewodniczący Rady Europejskiej, który pełnił taką tak. Funkcję jednej osoby, która potem deleguje prezydenta te zadania takiego. Do takiego prezydenta. No. Czyli nic nie umie, ale telefon odbierze. W kwestii transferów... Umie podpisywać się imieniem i nazwiskiem. Ale nie, to prezydent nasz, a nie Rady Europejskiej. W kwestii transferów brakuje nam takiej jednej osoby, która wszystko powie, to jest ten kierunek, idziemy w tę stronę. Brakuje nam po prostu Roberta Grafa znowu. Znowu. Nie wiem, mamy czemu silnego... ja pomyślałem, że powiesz Lewandowskiego? Nie wiem. Też mi tak trochę o tym pomyślałem. Ale którego Lewandowskiego? Nie mamy... Piłkarskiego. Najgorsze jest to, że nie mamy ustalonej też kwestii... Znaczy mamy ustaloną kwestię własności, czyli wracamy do punktu wyjścia. Tak. Co oznacza stan warty biednie, ale z godnością, bo taka jest prawda, nie żyjemy ponad stan. I to też jest okej. Okay. Ja mam wrażenie, że my czasami żyjemy poniżej stanu. Dobra, natomiast ilość pełnomocników zarządu do spraw różnych tak. Jest zatrważająca. Tak. I teraz... A wiesz, czego nie jest zatrważająca ilość? Czego? Piłkarzy jakościowych. No właśnie. No i czy jedno z drugiego nie wynika, czy ja po prostu tylko tak wpadam w panikę i się czepiam dla samego czepiania się. Tym oto dokumentem. A to jest taki legitny dokument. Wszystko skopiowane ze strony Warty Poznań. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że trochę za bardzo przeżywasz, ale z grubsza masz rację, że jest burdel i że jest to niepokojące.
Znaczy to się ładnie rozmywa, bo tu wiesz, bo w toku, mówię, od 125 strony do pierwszej strony informacji aktualności na stronie Warty Poznań się musiałem przeklikać. To nie jest to strona, że coś ci wypada. To nie jest tak, że to się dzieje jakby z tygodnia na tydzień, ale no, panie pośle, z miesiąca na miesiąc to coś się dzieje. Ja mam immunitet. No. To ci powiem tak, że wyobraź sobie, bo Wartą się nikt nie przejmuje, tak jest, prawda? No to przejdźmy już kraju, razu, jeżeli możemy do JJ-a, dobra? Poczekaj. Że Wartą się nikt nie przejmuje w kraju, ale przenieś tą sytuację, ten dokument cały, co tu się działo. Ja mam tu dowody. Przełóż to na przykład, że takie coś się dzieje w Lechu, Legii albo Rakowie, albo w Pogoni, no. To miałbyś ambę, że łohoho. Tak. Ale w Warcie to wiesz. No Warcie, o Warcie nawet nie miałeś informacji, co się dzieje. Tylko że jeżeli to śledzisz, to o tym wiesz. No bo wiesz, ja sobie myślę, dobra, mamy budżet 10 baniek, nie? Super jest, nie? I teraz ci Kajtas ludzie... przyjdzie od razu, się stary, zwiększa. Ale coś ludzie, ci ludzie, których ja tu wymieniłem... Za coś biorą pieniądze. Daj mi ten papier. Za co wy, kurna, bierzecie pieniądze? Ja nie chcę właśnie się pytać, za co oddajcie biorą... mi na kiełbasy. Nie, ja nie chcę właśnie o to pytać. A o co? Tylko... Nie obchodzą tylko pieniądze. Gdzie są pieniądze? Ci ludzie muszą coś zarabiać. Oni tam w ramach wolontariatu nie robią jednak. No i całe szczęście, że nie robią no, za wolontariat. To jeżeli na przestrzeni roku i powiedzmy na okienko zimowe coś się zadziało. Ja ci powiem co. Zesrało się. I teraz przychodzi okienko po sezonie, a nam odchodzą piłkarze, no to trzy osoby w pionie sportowym nic nie zrobiły? No zrobi... Jezus, uspokój bułę! Dobra. Odchodzą piłkarze, bo robisz czystki. W Madrycie też mi odeszło czterech i nie panikuję. Okay, dobra, stary, jeszcze. To powiem ci tak, uspokaja mnie no nie, tylko... Nie. Znaczy, no my mamy chęć, żeby coś jedyne, robić. Co mnie Messi wróci. Jedyne, co mnie uspokaja... I zbańczycie. To za 2-3 lata wtedy to już wiesz, lewego nie będzie. Nie, no jeszcze 3 lata ma kontraktu. No mówię, a tam pensja rośnie z roku na rok. No. No shit! Jakbym widzę, na ile na końcu mają płacić. Jedyne, co mnie uspokaja, to Bartłomiej Fariaszewski, który jest właścicielem tego klubu i było widać po tym, że jak Dede 12 lat dało ciała, tak, to załatwił. Dobra, to ja to będę ciągnął dalej, bo wiem, co robię i znam się na tym. No i teraz możemy przejść do tego, że ciebie uspokaja. Proszę. I uważasz, że zrobił to spoko, a wychodzi prezydent Poznania i w mediach mówi, że to nie jest wiarygodny partner do rozmowy. Okej. Nie wiem, co miał zrobić więcej, bo ktoś zawalił sprawę, on wyszedł i powiedział, że anulują, spoko, wytłumaczył wszystko, no zrobił, co mógł. No tak. Więc nie rozumiem, gdzie tu prezydent Poznania mówi, że jest no nie okej. Okay. Stary, stawka idzie o to, że trzeba zbudować Warcie Poznań stadion, no. Ale to ja nie są małe pieniądze. No nie, ale ja nie wymagam, żeby państwo budowało ten stadion, ja też miasto. Tego nie wymagam. Ale jakąś pomoc, cokolwiek, a nie, że JJ się odcina i mówi, że łe, ci są z prawicy, ja ich nie lubię. A później ma takie, nie o to chodziło. Nie podobało mi się to, co się działo w tamtym momencie wokół klubu, bo JJ taki smród zrobił wokół Warty trochę. Szczególnie, że jest ostatni do mówienia o tym, że marnowanie pieniędzy jest złe, bo jak wiemy, projekt Centrum, który świetnie panu wychodzi, panie prezydencie, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. A rozkopanie świętego Marcina po raz drugi, żeby przestawić trzy doniczki i rozwalić przystanek za prawie 1,5 miliona, to też jest doskonały rok. No i kto jest niewiarygodny? No taka prawda. Jakby... Relacja miasto-klub w tym sezonie to była relacja chcemy stadion, musicie nam pomóc. A miasto mówi nie. Dla mnie to jest zrozumiałe. Ja też nie pochwalam tego, żeby ssać tego cyca. Tak, ale miasto w osobie prezydenta bardzo brzydko to rozegrało. Koszmarnie wręcz. Okropnie. No. I później zdziwienie, że negatywne emocje bo są. To nie jest tak, że... miasto ma, przynajmniej ja to tak widzę, że miasto ma pokryć w 100% wizję Warty Poznań i Warta przychodzi i mówi to jest nasz stadion, buduj. A miasto mówi, dobra. No nie, tak to nie ma wyglądać. Jeżeli już miasto ma brać udział, partycypować w budowaniu tego stadionu, to jest to, co ja powiedziałem. Tak to robi Częstochowa z premierem. To jest to, co ja powiedziałem kilka odcinków temu. To, że jeżeli już miasto będzie budowało ten stadion, to niech miasto też z tego czerpie po prostu korzyści. A, nie, no oczywiście. Że to nie będzie tylko i wyłącznie przypisane do Warty Poznań, tak jak stadion miejski na przykład, który jest nie. Cały w Lecha, wyklepany. Przepraszam, miasto cały czas mówi, że to nie jest stadion Lecha. No. Cały czas mówią, że to nie jest ich. No. Więc. Ale z kolei jak się pytają, kogo jest, też mówią, że nie jest ich, nie? To też jest zabawne. No i tyle w temacie. No. A co Cyryl ma do powiedzenia?
Na ten temat? No. No absolutnie nic. On już powiedział dwa zdania jakiś czas temu. Aha. Także spokojnie, pełen luz. Ja panuję nad tym. Więc bez paniki. Dobra. Inwestor, biura. Kto zostaje, kto odchodzi? Słuchajcie. Zapraszam do kolejnych stron notatek. A, super. Podzieliłem to na transfery zimowe, czyli w przerwie między rundami i potem po sezonie. Słuchajcie, w transferze zimowym przyszło do nas no tam 4 osoby. Znaczy przyszło ich więcej, ale które jakoś odcisnęły piętno na nas, to 4 osoby. Przyszedł Stefan Szawicz. O, to dobry był. Dobry, lubię. Ta, fajny. Przedłużył, oryginalny, nie? Tak. Taki fajny. Z Wisły Kraków. Znaczy najpierw z Turcji, ale potem z Wisły Kraków. Wiem, no lepiej chodzi. Ściągnąć takiego Szawicza z Wisły niż Gio. Tyż, prawda? A, Przyszedł Nicolas Korzeniecki. Z Radomiaka. Był... Nie. Postał i poszedł, bo ja chopa nie widziałem. Przyszedł Wiktor Kamiński, ten, który miał zajebiste wejście, jeżeli chodzi o Wartę Poznań, czyli ten filmik, co najpierw zrobił Elkę, a potem z Elki zrobił W. I zniknął. I nawet go nie widziałem ani razu na boisku, czego strasznie żałuję. Wołodymyr Kostewicz przyszedł też do nas. I co, podobał ci się? A zagrał coś? No, dlatego pytam. No właśnie nie. Ale to widzę, że Warta ma dużo hajsu, bo bierze piłkarzy, którzy w ogóle nie grają. Tak. Ale za darmo. Ale za darmo, a to uczciwa cena, żeby było jasne, bo przecież... Czekaj, jak on się nazywał? Koden? Pan Krzysztof, którego celem jest budowanie korzystnego klimatu wokół klubu, który ma być jeszcze bardziej atrakcyjny dla przedstawicieli biznesu, musi mieć na pensję. Przepraszam, trochę się wkurwiłem, po prostu jak to przeczytałem dzisiaj. To oni przyszli. Z tej czwórki przyszło ich więcej, ale z tej większości zagrał tylko Stefan. Czy to był dobry transfer? Bo go przedłużyli, żeby było jasne. Sawić? Sawić! Dobry był! Fajny, kręci. Nie, no okej, okay, no jest nie, super. Nie, tak już bez beki. No bez beki, jak na możliwości Warty, jest okej, okay, jest dobry. Transfer imienia Makany Baku troszeczkę, jak się ogra bardziej? No Boże, nie wiem. Makanę ciężko przebić. Ale po co wkurzać Daniela? Też prawda. No. Ale tu mogę ci powiedzieć ciekawostkę. Tak? Bo tu mamy dużo Radomiaka, nie? W tych naszych protokołach, nie? W protokołach transferowych, no. To w Radomiaku jest taki bramkarz, nie? Nasz ulubiony. Co? Co? Nie wywołuj kobylaka. Nie, bramki. No poczekaj, większą bekę mam dla ciebie. No. Ty wiesz, do kogo należy kobylak? Ale także należy? Na Zachę? No. On jest na wypożyczeniu Radomiaku? Tak. O kur... Chyba. Albo no... No tam go... No. Nie. Drugi klub z Polski w tym sezonie. I ponoć jak... Z Legii? I ponoć jak sprzedadzą tego Cymbasa, znaczy Tobiasza chyba, nie chciałem mówić Cymbasa, sorry. Tobiasza chyba sprzedają, no. Bo jest pierwszy. To oglądałem Lech kontra Warszawa w meczykach i nagle może się... Lech przepraszam za wyrażenie, ale może mi się pojebało, bo tak mi łeb ścięło, jak to słyszałem. No. Ale że tam ma przyjść jakiś typ, albo już tam jest, i jest Kobylak. I mają... Jak Tobiasz odejdzie, to ponoć mają walczyć. Ja sobie pomyślę... Ja nie wiem, czy to samego Kobylaka oglądamy, bo wiesz, który jest w meczykach, co z Dobraszem siedzi. No Paweł Gołaszewski. No, to tak. On to powiedział. Miałem takie... Ale full powaga. No full powaga. I miałem takie... Czy ty widziałeś Kobylaka, człowieku? Kosta powodzenia. Nie? Takie... Albo to inny Kobylak. Jeżeli nie, ten... mogę ci potwierdzić, że Kobylak jest na wypożyczeniu z Legii w Radomiaku. Ja mówiłem ci, że mam dobrą ciekawostkę. Kosta, jak mnie słuchasz, jakimś cudem, błagam cię, wystaw go na Europę. To będzie transfer imienia Artura Rutko, nie? Nie, ale oni mówili tam chyba, że spoko był. Spoko to był Mrozek. To prawda. A nie... Kobyla. To wiem. Dobra, zmiany. W oknie zimowym odeszli od nas Milan Koryn, przesympatyczny. Oh no. Który był. Z kontuzją. I fajnie, że się potem zmył. Coś tam pograł, ale nie za dużo. Miał jeden dobry mecz z Górnikiem Łęczna i to było A, tyle. Tak. No było chyba 4-0. Nie? Michał Jakubowski, żołnierz Piotra Tworka, chojniczanka chojnice. Spadł. A, właśnie miałem patrzeć. I Mikołaj Rakowski został wypożyczony do Kotwicy koło brzegu. I to się zadziało zimą.
A teraz, co się zadziało zaś po sezonie, moi drodzy? Kto do nas przyszedł? No, wrócił Mikołaj z wypożyczenia, a reszta to są jakieś no-name'y, więc... ale jakby z całym szacunkiem, w sensie... Zaczniecie grać, będziemy o was gadać. No ale no wiesz, no, jak masz, wiesz, bramkarza... Która to jest strona? Jak masz bramkarza z trzeciej ligi, obrońcę z trzeciej ligi, no to ciężko no powiedzieć inaczej niż no-name. Chłopaki, no. Wrócicie, zagracie, będziemy gadać, na razie... My w ogóle mamy dużo z trzeciej ligi. Tabula rasa. Natomiast kto odszedł? I tu się zaczyna gnój. Wszyscy. I tu się zaczyna jakby gnój taki... Jest sześć nazwisk, wszystkie znam. No właśnie. O, to źle. No poza Nikolasem, nie? Ale czemu Grzesik poszedł do Radomiaka? Grzesik dla poszedł hajsu. Do Radomiaka. Dla hajsu, bo Kobylak jest. Bo, dla Kobylaka warto tam pójść. Dla żeby Franka. Grzesik jakby bronił. Usłyszał głosy jak Frank. A Frank ciekawe, czy zostanie. No gdzie? To zależy, co mu powiedzą głosy w głowie. Janek Grzesik, nasz top of the top, nasz koń pociągowy od Hardwiga. Konie od Hardwiga to te, co ciągnęły tramwaje w Poznaniu, bo kiedyś tramwaje w Poznaniu nie jeździły na prąd. Taka ciekawostka. Janek odszedł do Radomiaka i tego mu niestety nie daruje. Za okrągłą sumkę, tak jak wszyscy. Czy będę na niego pluł, jak Radomiak przyjedzie? Nie. Do... nie. Jak coś zepsuję, ale... będę się cieszył. Tak. Janek... Złamałeś nam serce po prostu. Tak, byłeś księciem naszych serc, po czym wrzuciłeś je do Thermomixa i ustawiłeś dychę. A ci, co mają Thermomixa, wiedzą, się jak tak, to rozpierdamy. Zrobiła się taka kula z serc. Zrobiła się taka kula z serc. Dobra. Odszedł kurwa Robert Iwanow, który może miał ze 2-3 takie momenty, że tam usrał. Nie, no więcej miał w tym sezonie. No na początku miał faktycznie, jakby ten transfer. Nie, no te pierwsze pół roku do Mundialu to miał takie... słabe. Ale jakby nie patrzeć, troszeczkę był filarem defensywy. No był. Nie możemy mu tego no odebrać. Był. Odchodzi Robert Iwanow. No. No odchodzi i tutaj, Bartek Kieliba. Ale którego i tak nie liczymy, dziękujemy w ogóle. Dziękujemy. No tak, ale kontuzja Bartek, go zniszczyła. No tak, no, kontuzja mu nie dała szans, żeby się pokazać, no ale on się ciorał z Wartą. No, a on jest w waszym wieku. No, czyli... ja wiem. No ale wiesz, no to Kieliba kontuzja, ale na przykład Iwanow odchodzi i nie to, że idzie do innego klubu. No idzie do innego klubu. Idzie do innego, tylko jeszcze nie wiemy jakiego. No to właśnie. Są średnio aktualne dane. Do tego tak podchodź. Odszedł... Jak ja mam pracować z nim? Słuchajcie, odszedł Enis. Odszedł Enis, który był trochę jeźdźcem bez głowy, który był takim tureckim Kamilem Grosickim. Tylko miał więcej włosów i więcej takim... rozumu w oczach. Ale lubiłem Enisa. On był takim Jakubowskim trochę. Trochę tak. Tylko ale się jakby, nie garbił. Ale jakby go tak jeszcze troszeczkę oszlifować, dać mu jeszcze pół sezonu... To no ale to wypożyczenie by... się skończyło. No wiem i to jest najgorsze, że on wraca do tej Turcji i będzie zagruzowany. A potem będzie tak, że się Turcja spotka z Polską i Enis będzie kurwa w napadzie i nam właduje dwie bramy. Zobaczysz, tak będzie. Ale jak to będzie Polska probierza, to będę się śmiał. Wiadomka. I największy przegrany... Przestań wejść w ten stół! Bo jestem zdenerwowany po prostu. I największy przegrany tak naprawdę okienka transferowego po sezonie. Miłosz. Ale on nie chciał zostać, czy coś? Chciał. Ale mu nie pozwolili. Ale Lechia powiedziała, kom. Wszyscy potrzebujemy z nami na dyno. Potrzebujemy cię w pierwszej lidze. Lechia powiedziała, potrzebujemy cię w czwartej lidze. Hopie, chodź z nami. I ściągnęli... na. Chodź tu, do... I powiedzieli, Miłosz, idziesz z nami na dno i zabrali Miłosza, mimo... I puścili mu Celine Dion. Tutaj, inside the deep. Chodziło mi o piosenkę z Titanica. No. I mimo transparentu na meczu z Lechią Gdańsk, Szczepan jest nasz. No, Szczepan niestety nie jest nasz. No nie jest nasz, to tak nie działa. Szczepanem. Na Transfermarkcie, nie wiem czemu oni tego nie zaznaczyli, są jeszcze dwie pozycje, których nie jesteśmy pewni. Mianowicie jest to Adrian Lis, który ma do 30 czerwca kontrakt. No i czekamy, zobaczymy. Panowie, ma odejść, ma zostać, co ma zrobić? Całuję w stópki i rączki, dziękuję za wszystko, ale odejdź. Ale emeryturka. Nie, no nie chcę pójść grać. Nie lubię. Tylko gdzie? Nie do Lechii Gdańsk. No nie wiem, może pójść do Radomiaka, to zawsze lepiej niż Kubylak. I teraz najdroższy nabytek klubu, który kupi go z Warty Poznań, czyli Kajtas Schmidt. Może zostanie. 5 baniek, euro, lekko.
Pięć baniek lekko. Słuchajcie, Kajtas prawdopodobnie euro czy złoty? A jak ci Kajtas zrobi taki numer, że mu się skończy kontrakt i pójdzie za darmo gdzieś? No nie. Nie, 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 on jest przedłużony. On jest przedłużony. No ale do kiedy? O Boże! No właśnie do teraz. To dlatego przedłużyli Kajtasa, bo wiedzieli, że on pójdzie za dobry hajs. Tak. Słuchajcie, poza Kajtasem jeszcze Zrelo, Kupczak i Kieł przedłużyli kontrakty, to tak na marginesie tylko dopiszę. Natomiast Kajtas odejdzie. Pytanie gdzie? Polska, zagranica, smrodzi się MLS-ie, smrodzi się Olechu, nie. Smrodzi się Legii. Gdzie? Zagranica to jeszcze za wcześnie. Belgia, Holandia. Nie. Tak jak ja bym chciał, Belgia, Holandia. Teraz już? No, według mnie on jeszcze jest za słaby na ten. Ma 27 lat. A nie podzieli losu Kaspra Kozłowskiego, wielkiego talentu Pogoni Szczecin? No dobra, ma 21 lat, ale według mnie on jeszcze jest za słaby na taką ligę. No ja wiem, no ale co mam go do Rakowa wypychać? Kurde, z drugiej strony Lego, Lego nie kupi. Więc już niech pójdzie do jakiejś Belgii, Holandii. Poza tym Belgia, Holandia to dobry moment rozwojowy jest dla piłkarzy. Może w Kilbrisz razem z... Nie, no spokojnie, niech pójdzie, no. Patrz, jaki przeskok on zrobił w rok. Pół. Czyli mental tu jest. No. Serducho tu jest. Znaczy, siła w girach tam jest. Niech pójdzie za granicę. No. Jak go w Poznaniu, no, znaczy Lego nie kupi. Nie wiem, czy Raków ma hajs, żeby go kupić. Raków nie ma hajsu, żeby go kupić. Legia, nie wiem. Ile on tam dostali? 500 tysięcy na transfer? Pół miliona euro dostali. No. No nie, no ja nie wiem, kto by miał go kupić z Polski, jeżeli Lech się nie garnie. Bo nikt nie wyda chyba takiej kabzy. No Legia nie ma, Raków no, nie ma. Dlatego dobry kierunek zagraniczny. Pogoń jest ciągle w sezonie przejściowym. To! No. Oni zawsze walczą o mistrza przez pierwsze dwa miesiące. A potem to już jakieś, dobra tam. Pogra jest tyle gier wewnętrznych, wiesz o co chodzi. Ty, ale to mogę powiedzieć jedną rzecz? No. Nawet za dwie. Ale to nie jest związane z Wartą. O Jezus, no dawaj. Jak... Grosicki został piłkarzem sezonu. Co jest... Kurwa. No lubią go. Na pocieszenie. Do ale pocieszenia. Ja nie wiem, tylko my jesteśmy uprzedzeni. Tak. I dziennikarze też. Nie, to jest nagroda pocieszenia. Nie, bo jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy w miarę oglądają piłkę, no, to nikt nie ma, że ło, Grosicki! Tylko, że no jeździ, coś tam wrzuci na poziom ekstraklasy, spoko, ale taki jeździ bez głowy, no kurczak bez nie głowy. Nie wiem, zakładam, że... A ja w Polsce jest takie chyba pompowanie ja mam... i Santos go nie powołuje i znowu, że jest amba, że... Ja mam uczucie, że to jest nagroda pocieszenia za, nie wiem, całokształt, bo mi się schyłku kariery. No może, ale to jest głupie. No w sensie takie mam uczucie, no bo nawet patrząc na to jedyne powołanie z ekstraklasy, no to skóra się, z czego możemy liczyć, tak? No tak. No tak. Jako ekstraklasowe tak chciałem wrzucić, bo się strasznie oburzyłem, jak to ostatnio. Bo ja ogólnie zlałem galę ekstraklasy, bo mnie nie obchodzi. Ale no, ja pamiętam. Chyba, że Lech wygrywa, nie? To wiadomo. To wiadomo. To albo Warta, nie? O, to no. Jest gicio, nie? Ale w tym roku była gówniana. Ale nie chodzi mi o to, że była gówniana, tylko nie mam tego wyboru. Jak tam w inne wybory patrzyłem spoko, nie? Okay. Ale pamiętam. Wiesz, to dzisiaj jest gala? Wygrał, tak, trwa od godziny. Piłkarze. Ale ja tego nie kumam. No ale zobacz, to było tak. Jak Grosicki został to MVP sezonu... To czy ci piłkarze głosują i nie oglądają innych meczów, tylko głosują, bo... A jak o, oni mają kurde oglądać inne mecze, jak w tym czasie grają? Nie, no przecież nie masz wszystkich meczów o jednej no godzinie. No dobra, nie, no zagłosowali, dojazd, bo kumpel, regeneracja. Bo Jozue jest dziot i go nikt nie lubi, no i to tak to wyglądało. Bo Legii no nikt nie no lubił. Skandal, zapomnimy o tym za 3 miesiące, no i tyle, bo będziemy bekować z Rakowa, że przegrywa z Karabachem 12-0. Widziałem tylko, że Tudor chyba dostał jakąś nagrodę? Za najlepsze uderzenie w twarz? Właśnie. Chciałem powiedzieć, że nie spodobało mi się to, bo nie powinien być nominowany. Za coś takiego. No. Ale wiemy. Raków się odwołał i nagle im można kary zmniejszać. Dobra, nie? Słuchajcie. Ale to już koniec. Off topiku. Kolejna rzecz. Czekaj, kto zostaje, kto odchodzi. To było? Dobra. Słuchajcie. Tobi Flop. Kto najlepszy, kto najgorszy według was? We Warcie? Nie. Kurwa w Radomiaku. No ja pierdolę. Kobylak. Właśnie całe starania poszły w... Jeżeli chodzi o najlepszych, to uważam, że w obu zespołach byli to trenerzy. No Szulczek wiadomo, bo trochę z niczego stworzył drużynę, która jednak napsuła sporo krwi i jednak w pewnym momencie była bardzo blisko miejsc pucharowych. Najlepszy we Warcie? Najlepszy, najgorszy we Warcie, twoim skromnym. Gdzie to są składy? Najlepszy? No wiadomo, nie? No kto? No Kajtas. No Kajtas. No słusznie, bo ja też tak wybrałem.
No nie da się wybrać inaczej. Największy, najlepszy... No największy może nie, ale najlepszy. Nie wiem, czy najgorszy, ale mimo wszystko... No chyba nic jakoś Lis. Tak. W sensie... Za dużo. Naprawdę? No patrz, ile zawali w tym roku. No właśnie nie, aż tak ale to dużo takie... nie miał w porównaniu do poprzedniego roku. Ale to były tak spektakularne i jednak nam odbierały dużo punktów te błędy. Dobra. Co tu można powiedzieć? No w warcie chyba mimo wszystko Adrian Lis, bo jednak dalej jest bardzo elektryczny. Ale ja bym się na Lisa nie... Nie, ja nie mówię, że on był najgorszy w ogóle, ale jakoś tak znaczy, najbardziej Lis, mnie Lis bolał. Tak jakby myśląc najgorszy, myślisz trochę o Lisie, bo jego... Zobacz, błędy były najbardziej spektakularne. I patrz, ile razy się stresowałeś warta... przy prostych piłkach, jak do niego szły, przez to, jak to wyglądało. Okay. A Warta jakoś tak nie ma takiego... Bo u nas nie był... U nas... Cała obrona jest tak... Bo u nas albo słaba wszyscy podówno. Grali słabo, a jak już graliśmy dobrze, to nie miałeś jednego takiego punktu, że on jest słaby. No. U nas zawsze był totalny Armagedon, albo było ogólnie spoko. Nie miałeś takiego jednego piłka, no bo nie mówimy o takim, co nie wiem, wszedł dwa razy i Dawid go odstrzelił. No tak. Ale z takiej, bo my graliśmy tak naprawdę ilu? 13 piłkarzami? O, Daniel, 2-1 jest. Barca przegrywa w sensie 2-1. To, na 2-0 widziałem ten 2-1, to jeszcze mi nic nie robi. Czyli minus 10. Czekamy na 2-3. Grunt, żeby Valladolid się utrzymał. Dobra. Najważniejsze, że lewy ma najwięcej bramek. No to już będzie miał. Wiesz, nie masz takiego jednego, że ten cię najbardziej zawiódł. Powiedziałbym, że nas drugi napastnik, ale nie mamy takiego. No Ennis. No bo Ennis był. No ale Ennis to wiesz, trochę tam, trochę tu. No właśnie. Trochę skrzydełko. Dlatego ja między Lisem a Ennisem się trochę waham. No dobra. Bo po Ennisie się jest więcej okay. spodziewałem. A, to widzisz, to miałeś, to bardziej bym to u ciebie podczepił pod rozczarowanie, bo miałeś większe oczekiwania, a okay. były jednak słabsze, ale nie grał źle. No, nie tak. wiem, bo ja też mam wrażenie, że obarczanie Adriana najgorszym transferem fajne, ale tak najbardziej mnie serducho bolało i tak punktu widzenia tego piłkarskiego i tak po prostu jak człowieka, bo Adrian się wydaje bardzo sympatyczny. Nie, bo on na bank jest miał super interwencję, miał zajebiste mecze, ale... Kurde, no te niektóre błędy to aż bolało, nie? No nie, bo przy nim jest to, że on przy tym błędzie czuje się winny i jakby nie zwala winy na kogoś innego. No tak. Nie zachowuje się jak Artur Rutko. No właśnie, to jest to. Tak. Bo przy Rutko miałeś takie jakby podejść i... Typie, no właśnie, i to jest najgorsze, dlatego tego flopa nie da się tak dać Adrianowi Lisowi. A przy Adrianie masz takie, kurde, szkoda, jakby... Żal ci go. O. No Mordo, tak, no widzę, dokładnie. Widzę, że jest ci źle. Mi też jest źle, no. Ale zjebałeś. No tak. O. Nie przeklinamy. No jakby w tym odcinku to już nie pykło. Stary, mamy godzinę, więc już teraz algorytm nas nie łapie, nie? Idziemy dalej? Najlepszy? To był Kajtas. Najlepszy też był... To ja chcę innego. No. Davido Szulczek. Okej. Okay. Niech padnie jego nazwisko obok Dawid słowa Szulczek najlepszy. Dostanie medal od nas. Dawid, masz od nas medal, dla nas jesteś lepszy niż tam jakiś papszun. Dobra, to jeżeli chodzi jeszcze o flopa, to chcę powiedzieć, że bitka na sektorze gości na meczu wyjazdowym Zagłębia Lubin między kibicami Warty Poznań to... I zapachniało Lechią Gdańsk. Szczerze, co, wiecie co, chyba chcę jakby odjąć Adrianowi tytuł flopa, tylko dać to kibicom Warty Poznań na wyjeździe. A jak nas pobiją? To będziemy wiedzieli, którzy będą ich tylko 30. Dobra. No ale to było żenujące, no przyznaję. A nas będzie kurwa 130! Natomiast wydarzyła się jeszcze fajna rzecz. W tym sezonie, mianowicie Marcin Oleksy, który jest napastnikiem zespołu amfutbolowego Warty Poznań, zdobył nagrodę Puszkasza. Tak, widział się z Messim, Kilianem. I skasował Pajeta między innymi, jeżeli chodzi o najładniejszy gol. Co też jest pokonał, nie skasował. No skasował, wiesz, w rywalizacji. Aha. A co ty nic nie chce powiedzieć o najlepszym, najgorszym zawodniku Warty? To on powie w swoim czasie. Ty się niczym nie przejmujcie Cyrylem w ogóle, jakby pełen luz. No pewnie, tak dawno go nie widziałem, że o nim prawie zapomniałem. Jak on wygląda. Mam wrażenie, że kiedyś był ładniejszy i bez rogów. Ktoś mu przyprawia. On to powiedział, Cyryl. On. Słuchajcie, Marcin Oleksy zdobył nagrodę Puszkasza i to jest naprawdę wydarzenie i to jest warto traktowania. No tak. Chcę powiedzieć, że miałem możliwość. Lewy nawet blisko tej nagrody nie stał. No nie powąchał. Dobra, co ja cię tam tu na chwilę?
Bardzo się napić. Ja też, dlatego chcemy, musimy zrobić przerwę. Dlatego skończymy sobie teraz o Warcie Poznań, bo tak patrzę, ale chyba wszystko mamy, tak? Wszystko mamy, więc teraz sobie przejdziemy do Lecha Poznań i tego, jak Lechowi szło. Plansza. I tu nastąpił potężny błąd i leci audio tylko z telefonu. Ale krótko. Tylko 24 minuty. Po planszy. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, niech napisze w komentarzu jamraj. Bo czemu by nie? Chcę wiedzieć, ile osób po godzinie dotarło do tego momentu. Bo my ledwo. Bo to nie jest jeszcze koniec. Słuchajcie, Lech Poznań. Lech Poznań po pięknej europejskiej przygodzie, po dość interesującym i dobrym sezonie w Ekstraklasie, który zakończył na trzecim miejscu, dotarł właśnie tu. Do macierzy. Do macierzy. I teraz słuchaj, pojawia się wykres formy Lecha Poznań. Wy też go widzicie, jeżeli Marek przestaje się gapić w telewizor, jego ostatni debil. Więc widzicie wykres formy Lecha Poznań. No i biorąc pod uwagę, że do 11 kolejki było ciasno w tabeli, bo było, no to potem już ta forma, powiedzmy, że jest konstant. Weź pod uwagę, że oni tam przekładali mecze. No i było przekładanie meczy, po drodze było granie co 3 dni, ale sobie do tego przejdziemy. Na razie Ekstraklasa. Najgorsze spotkanie? 1-3 z Wisłą Płock. W trzeciej kolejce. Wiemy, ale że wtedy Wisła to było to. Pęga, ale tak. Najwyższa porażka ci chodzi. Tak. A to było najgorsze spotkanie. A, no to najwyższa porażka. 1-3 to było właśnie Wisłą Płock. Pamiętamy ten mecz, wiedzieliśmy, że Kanal Plus już prawie robi film dokumentalny o Wiśle Płock w tym momencie, no bo przecież oni kosili wszystkich, jak szaleni. I z Krakowią. I z Krakowią też, prawda? No ale najwyżej wygrane spotkanie to jest spotkanie z Lechią Gdańsk, która już była na dnie wtedy, bo to była 23 kolejka, 5-0. To była zabawa. Nie była na dnie. To była... Ona nigdy się od niego nie odbiła, czy? Niżej była Miednica. A, no dobrze. No to była niedaleko tego dnia. Dna. Słuchajta, jaki to był sezon, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, w wykonaniu Lecha Poznań, ale możemy to przeplatać Europą, bo jak sobie przerzucicie stronę z moich notatek, to widzicie absolutnie wszystko. Jaki to był sezon w wykonaniu Lecha Poznań? Udany. Super. Zadowalający. Fajnie. Bezbłędny. Dobrze. Nie, to błędny był czasami. Śląsk... Nie, to było wszystko, to był plan Johna. A, dobra, Daniel. Dobrze, John, słuchajcie, plany Johna. John, faktycznie straciliśmy Macieja Skorże, który ze względów bardzo osobistych musiał zaprzestać kariery w Lechu Poznań, co szanujemy. Nie mogliśmy się pogodzić z tą decyzją, no bo była jaka była, niestety. No początek Lecha był słaby. A początek Lecha był słaby, no bo tak jak Daniel powiedział chyba na ostatnim odcinku, to był początek Johna w ekipie i on musiał tych piłkarzy sobie ograć, opatrzeć. No tam nie było długiej przerwy, bo przecież Mistrzostwa Świata zrobiły też swoje. No i w sensie przesunięcie przez to. Tak naprawdę się zaczęło, nie? No ale wygrali pierwszy mecz dopiero w szóstej kolejce, jeżeli mi tu nie kłamiesz. No. Nie, no ja, tak, ale w sensie John miał bardzo krótki okres przygotowawczy z nimi. A, że on jako on na Poznanie piłkarzy. No tak, tak. No tak, no wiesz, no to jednak to nie jest tak, że wchodzi i oni grają i robią wszystko, co powie, bo no, tak nie działa. No zresztą Maciej w... Ulawalet! Dokładnie. No też początek miał kiepski. Też było krzyczenie, że do wywalenia no, i tak dalej. No. Ale jak się skończyło? Wygrał Ligę Mistrzów. No ale to też trochę przyszedł na gotowe, no. Kto? Maciej. My to tak samo by powiedzieli, że John przyszedł na gotowe, bo przyszedł na gotowych piłkarzy, tak? No, no ale początek Johna był taki, że John opatrzył sobie piłkarzy i ostrzelił na przykład pewniaczki takie jak Amaral. Oj tak. To było dla wielu niezrozumiałą decyzją. Ale po sezonie możemy stwierdzić, że to była dobra decyzja. No tak. No. Dobrze, słuchajcie, żeby ułatwić nam omówienie sezonu w wykonaniu Lecha Poznań, zacznijmy od początku, od macierzy, czyli eliminacji do... Do Ligi Mistrzów. No i tu szybko się zakończyła ta przygoda, bo po dwóch meczach z Karabachem. Pierwszy wygraliśmy u siebie, co było super. Natomiast, a potem przyszedł Artur. A potem przyszedł Artur Rutko, który postanowił stwierdzić, że ej, not this way, bitches. I no. Było bach, 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 bach. Bach. Nie no, pięć. Pięć bachów?
Bo szósty był nasz, więc się nie liczył. Ale Sebastiano? Bo się nie liczył ten szósty. No i Karabach nas wykolegował, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, i Artur Rutko nas wykolegował z Ligi Mistrzów. I to był koszmarny mecz, ten na 5-1. I Artur Rutko dał wtedy nam dowód tego, z jakiej gliny jest ulepiony. A wiem, że glina w Pafos jest słabej jakości. Ja bym tą glinę czym innym nazwał, a nie gliną. Ale kolor podobny. No. I już się poznaliśmy na Arturze Rutko i wiedzieliśmy, czym to śmierdzi, więc z podniesionym czołem ruszyliśmy na kwalifikacje do Ligi Konferencji Europy. Czy jak już jesteśmy przy Arturze, tak, to możemy odchać ten punkt i stwierdzić, że to najgorszy transfer, najgorszy piłkarz dla w tym sezonie? Chciałem do tego przejść, bo mam coś takiego w notatkach jak lista hańby Tomasza Rąsy. A dobra, dobra. To będzie jeden z podpunktów, a już jakby nie rozważajmy najgorszego. Już mamy przygrywkę, dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kwalifikacje, mierzyliśmy się z takimi potęgami jak Dinamo Batumi, Wikingur i Dudelange. A Dudelange straszy Legię, więc wiesz. No więc, wyglądało to tak, że z Dinamo Batumi to wyjaśniliśmy ich w 5 sekund. I mieliśmy z tego live'a i to był super live i pozdrawiamy wszystkich Gruzinów, którzy byli z nami wtedy. I chcę Ci podziękować, Daniel, za to, że tłumaczyłeś te robaczki, które oni tam nam wysyłali i dałeś prowadzenie wtedy chyba, nie? Także tak było. Wikingur był ciekawym meczem swoją drogą. Ciężki, ale bo mecz domowy przerżnęliśmy. No tak, przecież z tego co pamiętam, to po pierwszym meczu to już lek był zamieczony, tak, w sensie dziennikarze już do widzenia, to nie ma czego szukać. No, ale potem na wyjeździe 4-1, gładko dziewnięte i potężny... W domu. Tak, w domu. I potężny, a my przegraliśmy na wyjeździe. Tak, i potężny Dudelange, z którego bekowaliśmy bardzo długo. I okazało się, że Dudelange nie takie straszne, jak je malują. I nam się okazało, że mało jest strasznych zespołów na naszej drodze. Na tym poziomie rozgrywkowym. Nie? Ale jak to Daniel mówi, chcesz iść po triple, wtedy możesz bać się nikogo. Nawet Dudelange! Także tak wyglądały kwalifikacje, a potem była grupa Ligi Konferencji Europy, grupa C, no i tu mieliśmy... Ej, znalazłem fajną ciekawostkę. Proszę. Stal Mielec, pierwszy i ostatni mecz w sezonie, wygrała z drużyną z Poznania. Wspaniała ciekawostka. No dla mnie fajnie, nie wiem o co ci chodzi. No dobra, grupa C Ligi Konferencji Europy, to nie była grupa śmierci, ale nie mieliśmy też łatwego zadania, bo był Villarreal. Była Austria Wiedeń, był Hapoel Berszewa i kto jeszcze? I Djurgården. Nie wiem, bo tego tu nie widzę. Bo to ty sobie szukaj, ja to chyba nawet widzę, bo to jest pod wykresem formy Lecha. Który masz pod kartką, którą trzymasz. A, widzisz? A, no właśnie. No i słuchajcie. To są w tej grupie... takiej kolejności. Tak, i teraz w grupie C to naprawdę już były dobre mecze i fajnie się pisała historia Lecha Poznań tak naprawdę. No pięknie. Europie, ten nie? Pierwszy mecz w ogóle był z Villarrealem 4-3 był taki wow. To nie był pierwszy mecz. Pierwszy mieliśmy z Austrią. To tu mnie oszukało. No nie. Tak, bo to nie jest jakby... Nie, poczekaj. To już pierwszy mecz. Nie no, pierwszy był z Villarrealem, ale on był na wyjeździe. No tak. Ostatni mieliśmy u siebie. Pierwszy mecz zobaczyliśmy, że Lech z Villarrealem wyszedł jak po swoje i byliśmy... zdziwieni, baloniki się napompowały. No. Aha, jeszcze Fiorentina była przecież. W grupie C. Nie, nie była, przepraszam. Ciekawe, z Fiorentiną grałeś później. Tak, przepraszam. Nie, no, przepraszam, bo tutaj te notatki są niejednoznaczne. No przecież Villarreal to my chyba zaczęliśmy od prowadzenia... 1-0? Ale... Nie, z dwie chyba. Uwaga, ale krzywotnym Popola, ciekawe, czy ktoś mi to wypomni. Dobra, niech to... Nie, nie chcę czegoś szukać. Było 1-0. Jeżeli dobrze pamiętam, to Krzychu na dzień dobry mi władował bramę. Ale zaraz tego poszukam, ale... Tego szukaj, a ja zadam pytanie do Cyryla, żartuję, do Filipa. No, co tam? Który mecz w Pucharze Europejskim, tej naszej przygodzie, no, wspominasz najcieplej, najlepiej i masz takie smyranie w woreczku? Ale rozdzielamy na... Nie, nic nie rozdzielamy. Dobry jazd? Nie, całość. Tak. Całość? To wiesz co? Wydaje mi się, że ta Fiorentina jednak. Nie, to czy tak blisko? No, że dostaliśmy w trąbę strasznie u siebie na Bułgarskiej i potem pojechaliśmy do Florencji i w gorące. Chociaż z drugiej strony Villarreal, rewanż, którego ja niestety nie widziałem, bo byłem wtedy w Warszawie na imprezie firmowej, a pewien znany portal, którego nazwa wywodzi się od małej rzeczki, na telefonie jest bardzo ciężki do odpalenia. A to fakt.
Zawsze możesz wykupić Viaplay i możesz być naszym sponsorem i wtedy to może być wasza reklama, tak? Wystarczy wykupić i będziesz miał na żywo bez problemu nawet w telefonie. Natomiast właśnie Via Real rewanżowy i rewanżowy z czyli widzisz duże marki jednak. Tak. No ale to wiesz, nie graliśmy jak takie ogóry do golenia, nie? No druga połowa w Poznaniu z Fiorentiną trochę tak. Ale ja mówię o wyjeździe. Nawet ja ci mówię tak. A ulej, dobra. Nie, natomiast te dwa mecze to były takie, kurde, to była sól jakby Europy, według mnie. Bo miałeś dużą markę i wchodzisz i nagle się okazuje, że jesteś z biednej, sputnej, szarej Polski i z tymi kolorowymi, hiszpańskimi, włoskimi ptakami jednak potrafisz zatańczyć tango. I to jest, kurwa, super. Jestem podobnego zdania. I to są te dwa mecze, najmniej chyba jakby HPL tutaj w moim zestawieniu, bo to tak, były dwa remisy. Tak, bo te mecze w ogóle były takie... Nijakie, nie? No. No. A twoje danie? Mecze z Villarrealem i z Fiorentiną. No, standardowo. No, czyli tutaj nie mamy się o co pokusić na dobrą sprawę. Jeżeli was interesuje, to mam tam ten mecz z Villarrealem. Skutać w drugiej minucie walnął. A, czy prowadzili? Prowadziliśmy. No prowadziliśmy, no. No przecież no. Lep prowadzi. W 32 wyrównali, w 36 zrobili prowadzenie, w 40 zrobili jeszcze większe prowadzenie. A po przerwie na dzień dobry Iszak ładował bramę. I potem w 61 Iszak wyrównał. I oni chyba na sam koniec... Oni w końcówce jakoś sam... 89. No. Na 4-3, więc to był. To był super mecz. To był super mecz. Super mecz. I teraz jakby już... po tym meczu. A, no to były komentarze, że jakby przegraliśmy, ale nie mieliśmy się czego wstydzić. Tak, dokładnie. Tak samo jak nie ma się co wstydzić, bo teraz to już wiemy na pewno. Tylko minus 10 prawie. Poza redaktorem. To nie wiem, czy się nie ma czego wstydzić. Ale przygoda, ale słuchajcie. Pan jest już grupy kibiców na tym 10. No, zależy. No, w koszmarnym stylu Real odpadł. No. To fakt, ale autentyczny. Przygoda Lecha w Europie okupiona była też niewybrednymi komentarzami malkontentów. Jednego. Dwóch. Dwóch? Mówisz o panie, jak ja mam wyjechać do stadionu? Dokładnie. A, i nie pamiętam nazwiska, nie mogę sobie przypomnieć teraz. No i całe szczęście. Ja pamiętam, że one. Onet i Przegląd Sportowy. Kurde, jak on się nazywał? Dobra, nie przypomnę sobie. I Kamil Kosecki, nie? No. No. A kto się przyjmuje opinią Kamila? No, ja trochę się przejmowałem i strasznie mnie to triggerowało, że on tak umniejsza ten sukces Lecha. Sam nie osiągając dużo więcej. No, niby ja z drugiej strony, wiesz. Natomiast no, umniejszali sukces Lecha Poznań w Europie, wszyscy, większość, znakomita. Tak naprawdę było niewiele głosów, które mówiły, ej, to jest dobra, meczyki chyba jakby się jarały tym, nie? Naprawdę spoko. No ale to przez Dawida Dobrasza. Nie, no tam masz ludzi młodszych, w sensie, no nie wiem, bardziej racjonalnych. A w kanale sportowym, jak Kamil wywalił, co wywalił, to nagle było takie... Że w sumie nie wiem, czy oni się z tym zgadzali, czy było takie dobra, no nasz powiedział, to nie będziemy robić chry i tak przytakniemy, a trochę nie przytakniemy i takie krążenie wokół. No i oczywiście pan Boras ma swoje opinie nieumylne, wiadomo, głębokie myśli, skupiona mina, ciemny okular i taki Paulo Coelho, nie? Takiego pytał, nie? Co to jest presja? No dobrze, ale Europa nie pokazaliśmy się ze złej strony. Pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Lech grał dłużej w Europie niż Barcelona. Ale chwilę krócej niż Real. Czyli jesteśmy tak, w środeczku. W środeczku. No to też jest dobre. Cieszę się z tej przygody. I życzę sobie takiej dokładnie takiej samej przygody, a nawet o krok dalej. Dojdźmy do tego półfinału już nawet. Nie, taka sama przygoda i zdobądźmy Puchar Polski. Albo walimy mistrza i odpadamy w grupie. Na przykład. Ech. Co? No wiem, ale tak iść po wyższe cele to bym chciał. A, no dobra. Bo z kolei pan Dobrasz ma zupełnie inne zdanie niż ja. A jakie? Pozdrawiam, Dawid. Że on jest kibicem sukcesu, tak to nazwijmy, i że on woli odpaść w grupie i jednak wygrać trofeum, bo on lubi wsadzać do gablotu. A, okay. A ja mam podejście, że... Znaczy jak Real mi gra, to wiadomo, mam takie same podejście, nie?
Tylko w 13, dziękuję. A to ta koszulka. No tak, 13. Dziękuję w tym sezonie. Jak widać, pechowe. A jak to będzie marazm? Maraz to był jak przez chyba 8 sezonów odpadaliśmy w 1/8. No, to był maraz. Ale ja wolę, żeby klub się rozwijał przez pieniądze z zewnątrz, no, bo tam jednak są duże. I regularność w Europie kosztem ligi, ale żeby cały czas być w tym Europie. Nawet 2 sezony, 3 możemy przemądlować, ale żeby tam być i nawijać tego konia. I w pewnym momencie wiesz, co ci to zrobi, nie? Jak guma z gaci, wystrzeli. Ciu! Dobrze. To jest moje nazwisko tego wielu. No nie, zarazem jak na razie Wawrzynowskiego, który zjechał Lecha po. Wikingurze. Chyba po Wikingurze. Wikingurze, tak, że się rodny wierszył futbol i grał. Zagrał niegodny, zagrał mecz niegodny mistrza Polski, ale jeszcze. Nie wiem, czemu mi on cały czas orbituje kiereś w głowie, jeżeli chodzi o to nazwisko, ale to nie było on, to jest najgorsze. Dobrze, zanim przejdziemy do ekstraklasy. Jakby w tym sezonie, no to jeszcze mieliśmy 2 przygody. W Pucharze Polskim. I w Super Pucharze Polskim. O Boże. A, bo ja mam tu dokumenty. Ja mam dokumenty na Super Puchar Polski. Przerznęliśmy z Rakowem Częstochowa 0-2. W okrutnym stylu. W okrutnym, ale John miał w dupie ten mecz. No tak, bo John ledwo w sumie przyszedł do klubu. A my tam nie daliśmy Rutko na bramkę? Daliśmy. No właśnie. Jakby to był jakby chyba. I mieliśmy. Lech przegrał. Rutko grał. Grał. Nie, ale faktycznie John położył bagietę na Super Puchar Polski. Nie wiem, czy położył bagietę. Ale położył, bo wiesz, jaka była atmosfera wokół. No nie, ale pamiętasz, z kim graliśmy? Znaczy, no, z Rakowem. Tak. Super Puchar był z Rakowem. Aha, Super Puchar, dobra. A nie, Polski, tak, nie, Polski, nie, nie, Puchar Polski zaraz, Super Puchar. To ja nawet miałem wywalony na ten Super Puchar. Wszyscy mieli wywalony na ten Super Puchar. Wszyscy mieli Rakowa. No wiadomo. I Warszawki. No tak. No. No wiem. No. Oni by mieli wywalone, jakbyśmy wygrali. To Warszawka by miała, że to Super Puchar. Że to Super Puchar w tym do sezonu w ogóle. No. Ale my tak powiem za rogiem wszyscy z mojej to za święte prawo. Zwycięzcy Super Pucharu. No nie, teraz nie będziemy w Super Pucharze, nie? No nie, Legia z Rakowem. Legia z Rakowem. Dobrze. No ale znowu się będą. Słuchajcie, ale mieliśmy przygodę też w Pucharze Polskim. Nasze kurwa demezji. Ale takie potężne demezji. I po Pucharze Polskim robimy sobie delikatne przejście już do ekstraklasy, nie? Przerżnęliśmy. Z Dominikiem Holcem w bramce. Puchar Polski. Ze Śląskiem. Ze Śląskiem, który smyrnął się o spadek. No tak. A nas zgnoił. Kurwa, jaki wstyd. Ale nie, ale my ten w tamtym meczu mieliśmy okazję multum. Multum. Tylko przecież tam Krzychu Werdę wychodził sam na sam i mu zgarnął piłę. Bo to był ten okres, gdzie Lech miał w kurwę sytuację, tak, i nic nie strzelał. Przecież my co odcinek gadaliśmy. Jakby słyszał Lecha. Że okazję w pytę. Ale wiadomo, nie strzelamy. Nie, no bo to był taki okres, że. No, o Jezus, no, no. Ale to był taki miesiąc, półtora, że w lidze to były ciężary. O Jezu. Zapomnijmy o Pucharze Polski. Nie zapominajmy o Śląsku Wrocław. Nie zapominajmy o Śląsku Wrocław, bo przechodzimy sobie do ekstraklasy. I teraz tak, ekstraklasa, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, była dla nas dość. Jakby nie patrzeć, czy łaskawa, wątpię. Był taki roller coaster momentami, ale czy Śląsk Wrocław to jest. W tym sezonie Stal Mielec poprzedniego sezonu. No, kryptonit Lecha Poznań. Na 3 mecze ze Śląskiem Wrocław wszystkie przewaliliśmy. Przewaliliśmy też ze Stalą Mielec, co jest dla mnie po prostu niepojęte. A czy to nie był któryś z tych meczy, gdzie padło słynne już sformułowanie, chociaż nogę by im upierdoliło i mieli grać na jednej. To była mniej Legnica. To bardziej bolało. No. Nie, to było już bekowe w sumie. Wygraliśmy raz z Miedzią, raz zremisowaliśmy chyba? Jeżeli dobrze... Nie, wygraliśmy z Miedzią. Czekajcie, tu sobie spojrzę, Miedź, Legnica. Muszę to inaczej znaleźć. To nie ma chyba remis i wygrana, no, dobrze mówię. Z Zagłębiem na mordę, a potem remis. Z Radomiakiem remis. No. Ale to były takie, wiesz, mecze. Ale Lecha ciężko. No. Kurde, tam gdzie Lech mógł czochrać punkty, nie czochrał punktów. Tam gdzie powinien Lech dowozić. Po prostu
miał słabe, znaczy nie słabe, no ta pierwsza część sezonu była taka, wiecie. Ale John jest świadomy tego, myślę, że John to naprawi. Ale najważniejsze z tego całego sezonu Ekstraklasy według mnie jest to, że wygraliśmy z Rakowem w końcu. No ale wiesz... No to wiesz, Rakow tutaj już nie był na impreza w namiocie to wszyscy Polacy przyjeżdżali, tak powiem, że robią ciuchcie pod namiotem, nie? Na pierwszej lepszej stacji benzynowej. Ty, wiesz co, jak byliśmy kilka razy pod namiotem, nie? No byliśmy. Nigdy nie było ciuchci. Nigdy nie było. Trzeba to zmienić. Z tego co wiem, jakby mniej zarabiamy, jesteśmy mniej rozpoznawalni i jeszcze. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Co się stało, Filip? Ale się wkurwicie. Czemu? Nie kliknęłeś play na nagrywaniu. Co się stało? Nie włączyłem nagrywania. No mówię, nie kliknęłeś play na nagrywaniu dźwięku. Na audio. Nie uwierzycie, co się stało, ale właśnie do mnie dotarło, że nie nagrywało się audio. Więc nasze po planszy pół godziny temu po prostu Filip stwierdzi, że nie nagra. No mniej więcej tak, jest 20 po 11. A, pół godziny temu. Więc macie nagranie tylko z telefonu, dobra. Ale siara. Ale to wrzucisz dźwięk z telefonu? Tak, no bo co mam zrobić? No chcesz nagrywać od nowa? Nie. No. Szybkie podsumowanko tego, co mówili. Szybkie podsumowanko tego, co mówiliśmy. Gdyby nie było słychać z telefonu. No bo może być średnio. Jasna dupa. Dobra, jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Podsumowanie sezonu. Najgorszy operator. Najgorszy operator w ekipie. Gala Ekstraklasy, tak jest. Dobrze. Omówiliśmy Ekstraklasę, czy jeszcze coś dodamy? Najlepszy mecz? Co? Bo co ty się zawahał, że wypił trochę i chciałem go łapać? Zostaw tego biednego Cyryla w spokoju. On nie jest biedny. Zostaw Cyryla w spokoju. Dobrze, słuchajcie. Najlepszy mecz Lecha. Ale Ekstraklasy? Tak, Ekstraklasy. Tak jak sobie sięgniecie pamięcią. Ostatnio był jakiś dobry. Któryś z ostatniej kolejki. Z Krakowią był na pewno dobry. No. I chyba po Krakowie John powiedział, że zagrali wyniki. Najlepszy mecz. Ty no kurde, ja o którymś tak mówiłem, teraz nie pamiętam, kto to był. Bo ja o Krakowi właśnie też pomyślałem. Ten no, sobie, no, kogo oni rozpykali ze trzy mecze przed końcem? No Krakowie. Nie, no Krakowie to był ten, 3-0. To był piknik. Wybyliście na Krakowi. Jagiellonie. Wybyliście na Krakowi, tak, co ja Sobiecha oglądaliście. No tak, ale tam pierwsza połowa to było takie ram, bam, 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 bam. La zabawa. La zabawa, a druga to już było... A nie Radomiak? A co Radomiak? Radomiak był remis. No to Piast? Panie, tu masz wyniki. Tu masz wyniczki. Jezus Maria, Daniel, tak dużo kartek w życiu. Przez rok tyle nie czytasz, to te cztery kartki, nie? To są wyniki końcówki. Nie, faktycznie Krakowia dla mnie była okej, była piknikiem w opór, ale była fajnym meczem, bo było widać tego Lecha, jak tam było pyka. Widać różnicę poziomu tak, w tym tak, meczu. Tak, tak, tak. I chyba dlatego to był taki dobry mecz. Nie, z Koronę rozpykali bez najmniejszego i Korona nawet nie była w stanie ich faulować brutalnie, bo... Ale był... ja tego meczu nie widziałem. Nie, no i to był ten mecz, gdzie po prostu... Do niczego się nie dało przyczepić. No. Pomijając dało poziom... Dało się. Nie. To Lech Poznań. Amika w ręki. Nie mogę przeżyć tego nagrania. Ja pierdolę. Wiesz, czego byś nie mógł przeżyć? Jakbym ci psa do domu przyniósł. Tak, no, a wiesz co, w sumie teraz jak na to patrzę, to masz rację. Najgorszy mecz Lecha Poznań. Każdy ze Śląskiem Wrocław. Wrocław, kurwa, każdy. Dziękuję. A jakie wyniki były z, nie wiem, ze Stalu na przykład? No nie wiem, Daniel, bo... Przegraliśmy 0-2. No właśnie. Ale to pierwszy mecz kolejki. No. My byliśmy, a, to jeszcze z Johnem. My byliśmy na torach do Europy. Dobrze, słuchajcie, przerzucamy kartki. Przechodzimy do... listy hańby Tomasza Rząsy. A, dobra. Wypisałem trzech. Rutko, Holet, Gio. Gdzie Gio się jarałem. No tak, bo on miał takie... Był wodiot, potrafił tu się zakręcić, coś zrobić i on wydawał się, szczególnie, że... w Wiśle chodził, nie? Chwilę wcześniej. No, ale uważam, że do listy hańby Tomasza Rząsy trzeba dopisać Artura Rutko i pana Holca, bo to jest po prostu skandal, co on zrobił. Gdzie ty masz tę listę hańby? Nie ma tej listy hańby, właśnie się ją dyktuje. Aha. No dobrze, no. I to był po prostu skandal. Skandal, jakich mało, żeby na...
pozycję bramkarza dwóch kapiszonów po prostu wziąć. Niefajne było, że gramy z Karaba i to Bednarek mówił, bo był w food trucku przed chwilą. No. Że niefajne było i ja się zgadzam, że on bardzo pomógł Lechowi w mistrzostwie i w pucharach poprzednio i teraz też, ale to było w międzyczasie, więc... No, w każdym razie, chodzi mi o to, że niefajne było, że Filip bardzo ciągnął, pomagał w tym wózku, a przyszedł mecz z Karabachem, a ci się wstawili Rutko. Nie wiem, dlaczego John to zrobił, ale to było trochę niefajne. To było trochę niefajne względem Filipa. Czekaj, Kamil Kosowski? Tak, no to tak, to wymieniłem go. Mówi o tym dziennikarzu. Nie, to nie, nie był on. Nie, to nie ten. Ten no to, młody taki. To wpisz wyjazd z parkingu. Kuzy jak z Konfederacji. Ty myślisz, że nie próbowałem? Dobra. Oni chyba wywalili ten artykuł. Który z listy hańby cię najbardziej poirytował? Holec, Gio czy Rutko? Aha, no Rutko. No Rutko. Czyli ale kogoś nie? Chyba nie ma osoby, która by nie była zła na Rutko. No, no bo Gio, okej, Gio był jakimś tam niewypałem, ale jakby był potencjał. Wymienia się Afonso Souza też trochę jako niewypał. Nie, dlaczego? Nie. Nie, no rozkręca się. Z Weldy tak samo było, a bo, na końcu. A, bo o tym nie mówiliśmy, bo to się też pojawiło chyba po... Tak, bo to się pojawiło po ostatnim nagraniu, no bo Alfonso nie ma teraz w składzie przez ostatni czas. No nie ma. A jest powołany na U21. Ale to jest tak, że on ma kontuzję? Nie wiem. Nie, no jak go powołali? Nie. No, bo to nie było pytanie, tylko ci mówię. On ma lekko kontuzję i dostał zgodę na grę, jeżeli się z nim wyleczy. On jest po prostu... A, on tam pojechał. On siedzi u siebie, nie, że tak powiem. No to, nie, no to i spoko. Dlatego Alfonso też nie ma w składzie teraz. Znaczy nie było go w składzie przez no, na tych kilka ostatnich meczy. Znaczy mógłby no być tak, na stadionie, byłoby fajnie. Ale to też, no, bo jak wiemy, Lech jakby informuje o wszystkim, no to, to się pojawiło na jednej z grup właśnie, że, a, że on... A, to się pojawiło pod naszym nie ostatnim ma... odcinkiem, że też, kurwa, czego my wymagamy, żeby tam klub nas informował, co się dzieje, bo przecież... Nie bo nas, sobie... tylko kibiców. Ale to nie chodzi o to, że oni mają nam kolego raport podać, tylko na przykład napisać krótką notkę, że jest kontuzja na 3 tygodnie na przykład i wraca do rehabilitacji. No tak, żebyśmy tylko wiedzieli, tyle. Co się dzieje, a nie się... oglądasz mecz, mówisz ty, a czemu on w zasadzie nie gra? O chuj chodzi. Dobrze. Listę hańby zamknęliśmy. Wiesz, jak Weldę się pożarł z trenerem, to wiedzieliśmy, bo poszedł w pizdu, trzasnął drzwiami, oj, których nie, na konferencji których wtedy, nie no. było, ale John i John od razu na konferencji wyjaśnił. No to jest właśnie to, co nam napisał właśnie, przepraszam, nie pamiętam twojego imienia, natomiast napisał nam w komentarzu pod filmem, że John był jakby upoważniony do tego, żeby informować, co się dzieje z piłkarzami. A że nikt nie pytał, to John też nie odpowiadał. No i tyle. A największym zawodem jest dla was Amaral? A i teraz słuchaj, koleżko. Zawodem to jest Rutko, jak wszędzie. Top i flop. I zapominamy o Rutko. Bo Rutko w ogóle jakby... No wiem. W kibel. No wiem, inna kategoria. Ale top i flop. No to kto jest topem u was? No a w Lechu wiadomo, jak to jest z łączeniem pucharów z ligą i uważam, że trzecie miejsce na finiszu i dojście tak daleko w lidze konferencji... To jest największy sukces mimo wszystko trenera Van der Broma. Po tym całym sezonie Europa plus Ekstraklasa. John. Intrygujące. Nie, ale serio John, za to co zrobił, to... Aczkolwiek z piłkarzy też myślałem o twoim koledze od śniadań. Rafał. Ale Murawski? A czemu nie? Bardzo ciekawa kandydatura. Intrygujące. Ja chciałem powiedzieć Kolsztyn. W topie. No, że top. Że no, najlepszy nie, no, nasz ale no, w tym zobacz sezonie. Sytuację, co było, jak Murawski zgadnął piątą kartkę i pauzował. No. Było widać, że go brakuje w obronie. Tak. Okay. No było. Więc tylko to... Lech akurat ma naprawdę mocny środek pola. No, ale... A tak jeszcze odnośnie flopa? Bartek. Bartek. Co? Jak się potwierdzi? Bartek to jest coś innego. Baluła. To jest dla mnie flop. Bo był najdroższy grał? I miał robić i niby robi, ale miał 55 strzałów bez gola chyba. No właśnie. I ta masa jest tyle, brzmi jak Lech. No ale... Dla mnie flopem jest Labuła. Topem jest Skóraś, bo się w pół roku rozwinął, ojojoj, ale to jest... Ale Skóraś to się rozwinął teraz z pół roku, a wcześniej długo... Myślę o Marchewie,
Ale bo to... John też do topu jakby tam... Ale wiesz, no Marchewa miał ostatnie 2,5 miesiąca, wow. Marchewę i Weldę ja bym zaliczył do kategorii nadziei na przyszły sezon. Nie, poczekajcie, bo ja też... Zdolny, ale leń. Jakbyś tego nie zrobił... Przypomnij sobie, jak wyglądał Weldę od początku. Na ligę wywalony... Penis. Uj. Grał tylko w Europie, co... No, było w pewnym sensie logiczne, ale no to, jak Weldę pokazał się w ostatnich kilku meczach, no to już było super. No. Marchewa w ostatnich kilku meczach to też... Zawsze w nich wierzyłem. Zawsze. Ja nigdy nie krytykowałem. Tam co, patrz te notatki. Jakby przypomnij mi sobie Marchewę przez 3/4, nie wiem, 7/8 sezonu. No. Wchodzi Marchewa, o Jezu, jakby miałem ochotę wyłączać mecz, jak on wchodził na boisko. No dobra, ale w Europie też Marchewa jak wchodził, to robił różnicę, no. No jak go na wagę wsadziłeś z Marchwiami, no to robił. Na sobie chudę Europę. Dla mnie flopem, dobra, dla mnie... Marchewa był po prostu irytujący, w sensie on no, był beznadziejny, no. Dla mnie topem... Ostatnie 3 miesiące poczekaj. Super. No tak, to mówię, końcówka sezonu. Dla mnie topem jest Skóraś, ale... Gdzieś bym pod końcówę sezonu, biorąc pod uwagę końcówę sezonu, wciągnąłbym jeszcze Marchewę, ale tak, za Johna. Skóraś trafił do kadry, no bo trafił. No. Pokazał się dobrze w kadrze i pokazał się dobrze w lidze i w Europie. Marchewa odpalił z opóźnionym zapłonem, ale jednak odpalił i to też dla po mnie... Po trzech latach. Dobra, kurde, ale John tą iskrę dał, rozumiesz, na tą beczkę prochu jakąś tam. Ale flopem dla mnie jest Labuła. Ten był zamknięty. No może a się go tak głupio zapytam, to się już nagrywa teraz na pewno. Teraz mur beton, bo ja już okay. Widzę, co się dzieje. Dobra. No dla mnie Gio jednak. Gio. No tak, no bo Labuła jednak wchodził, coś tam biegał, a Gio jak wbiegał, to tylko zrobił asystę. No i dał asystę Śląskowi. O Jezu, pamiętam. Ale to był chyba ten moment, kiedy... Się już go wyjebał. No, to było już wyjebanie, nie? Tak, bo do tego momentu to on właśnie gdzieś wchodził na trochę, robił trochę wiatru i dlatego była taka nadzieja, że się coś z niego będzie. A tu dał mu czas od początku? Ale to dośrodkowanie... Ale dobre było. Nie, w punkt, Gio... Podanie dobre. Dwa flopy mam jeszcze i możecie się zgodzić albo nie. Pierwszy flop, latające kible na Widzewie. Przecież to ŁKS. Przecież wyślemy komuś tę fakturę. Trochę siara też, nie? Jak bitka jakby... naszych na Zagłębiu. Na tym polega odpowiedzialność, że możesz trzeba rozwalać. Nie, że możesz rozwalać, tylko potem za to płacisz i to wszystko. No. To o co chodzi. Ale poza tym, flop... Słuchaj, no, ale tam wiadomo, to już... To nie było tak, że Lech wszedł i rozwalił. To słuchajcie, no jakby widzę, bardzo się lubi. Obiektywne czynniki środowiskowe wpłynęły na stan sanitariatów. Na nie, no widzę, bardzo lubi się ze swoją sąsiednią drużyną z Łodzi. No. I to jakby, my mamy sztamę i... Dobrze. Drugi flop. My się odprawialiśmy na bramkach, a oni już weszli i jakby przygotowali dla nas sektor. Drugi flop, Bartek Salamon. No bo to jest flop. No jest flop. Flop innej kategorii, ale flop. Dalej mam wiarę w jego niewinność, ale mimo wszystko, no kurde. Znaczy, pytanie jest, zrobił kto dał ciała? Kasjer na Orlenie. No nie, czy on, czy... Cień, który rzucił się na Lecha. Cień mgły, tak no, to cień było? Cień mgły to jest cień, ostry cień mgły to jest Bartek Salamon i... Próbka A i wiemy, jak się skończy prawdopodobnie próbka B, bo... Ale coś długo to próbkę B bo oni mielą. Mają kupę czasu, żeby to mielić, nie? Natomiast, no... Kurde, słabo, nie? Bo od filara... Ale dalej szukam twojej niewinności, Bartek. Ale od filara obrony i tego, że tam zawsze bronił i dawał radę. A i kadra była, to wszystko było tak... No a w szczególności, że poprzednia kadra skończyła się jak skończyła. Dramatycznie. Tak, przez Czecha. I wszedł, właśnie, zawsze warto walić w Czecha. Ale ten, nie? Jak Bartek wszedł, to właśnie w tej kadrze to się nie wiedzieli kogo wstawić, a Bartek wszedł na środę obrony i był najlepszym piłkarzem. No. A potem wyszło. A pytanie, czemu był najlepszy? Bo był najbardziej zaangażowany. Nie wiem, jak to się skończy. Nie wiem, jest mi przykro. Ja wiem, jak się skończy, że próbka B potwierdzi próbkę A. No, czyli dziabnął.
Ale nie wiadomo, czy dziabnął, bo nic oprócz tego nie wykryli. Nie wykryli tego, bo to było do tego, że to przykrywa ci coś, ale no oni właśnie nie wykryli tego cosia, co miało. Ta substancja, którą u niego wykryli, jest zakazana, bo ona powoduje, że szybciej wydalasz z organizmu tak inne substancje. Ale nie znaleźli nic innego. Tak naprawdę to jest, wiesz, no czysto dlatego to... Dlatego wziął tę substancję. No nie, ale... Wiesz, kurwa mać, o to chodziło właśnie, żeby nie wykryć tej pierwszej substancji, tylko tę drugą. No, ale no. Już sensie... wiemy, że jak Bartek przyjdzie na wywiad, to ty go nie robisz. W sensie to nie jest tak, że w piłce jakby nikt nie... Przeciwnicy nie grają nieczysto. I wtedy w sensie inaczej... Żeby, słuchajcie... Właśnie, patrz jak się Messi napompował żeby za dzieciaka. Żeby było jasne, wierzę, że on to wziął nieświadomie. Wierzę, że... To pierwsze coś, co wziął, okazało się, że wziął, bo nie wiedział, że to wziął. I potem było krycie tego, że to wziął, żeby jakby zapudrować syfa. Ja w to mogło wierzę. Być tak, ale... Wierzę w to, że nie zrobił tego specjalnie. Kurwa, ale jednak, Jezus Maria, po co żeś go John kurwa wystawiał w tym momencie? Po co kusiłeś los? Ale kiedy go wystawiał? Pod Jurgarden przecież był dym o to, nie? No i co, że go wystawiał? No ale to ty, nie, no to ale ty to... wychodzisz z założenia, że oni wiedzieli o tym. No oni nie wiedzieli. Do tego stopnia. No nie, no znaczy, nie, no Filip, skąd jeżeli, nie, no Filip, jeżeli jest Bartek, ale no nie, to Filip, skąd mieli wiedzieć o tym? Filip, jeżeli wychodzisz z teorią... w chacie, jakbyśmy cię nie nakryli, to byśmy nie wiedzieli. Nie biorę. No nie, Filip, bo twoja teoria nie ma najmniejszego dlaczego sensu, ma? Bo że wziął przez przypadek... No nie, no bo nie, no bo nie wiem, czy zrozumiałeś jego teorię, że wziął przez przypadek... Tak, ja wiem. I w tym momencie sztab medyczny wykrył, że coś dziabnął. Tak, i żeby to zamaskować, dali mu tą drugą substancję. Tak. No to jest bez sensu, to się nie daje. No nie, to by było rozsądne. To by było no nie, to oni powiedzieli, kurwa, Bartek, mamy plan, jakiś sprytny, poczekaj. Właśnie to by było głupie dlatego, żeby nie ryzykowali, bo wiedzieli, że próbki są pobierane. Nie rozumiecie mojego planu. Mój plan był taki, coś dziabnął przez przypadek, nie wiem, zeżarowa na nasie, bo był antybiotyk napryskany na pomarańcze, cokolwiek innego, nie? Sztab medyczny to wykrył. Powiedzieli, Bartek, kurwa, jest gnój. Masz tu, żryj to wypłuczesz i będzie git. Poszli do Johna, powiedzieli, John, ty, on coś zeżar, nie wiemy, co to jest, daliśmy mu coś, żeby to wypłukać, nie możesz go, kurwa, wystawić. To tak wystawić. Nie działa. No to ja nie wiem, jak to działa w takim razie. No to wychodzi na to, że on to zeżar, jednak wiedział, co żre, no. Nie, mógł nie wiedzieć i to zeżar. A potem zeżar drugie, żeby to pierwsze przykryć. Ale Filip... Nie, ale ty zakładasz, że on coś zeżar. On może wziął tylko to do wypłukiwania, no, faktycznie, masz bo rację. Miało to, bo mu nie powiedziałeś, że to jest w tych środkach zakazanych, a miało mu tu coś dać. Dobra. Na przykład w okresie rehabilitacji po meczu. No. No i wyszło, że no, to jest zakazane. Ale już było woda rozlana. Nie musiał nic brać wcześniej. Ale tego nie wiem. A wiesz, czego jeszcze nie wiem? Bo nie ma próbki B. Ile będziemy to jeszcze nagrywać? Jeszcze no nie, ale tam była rozmowa, że jakby on o wszystko się pytał lekarzy. W sensie inaczej, sztab jakby co może, co nie może i tak dalej, no tak. Więc... Ponoć Bartek był załamany. Ale jak... ja też jestem załamany. Ale... Wierzę w jego niewinność, ja ale też. Kurwa za dużo albo inaczej, przypadków. Albo no. Inaczej, chciałbym wierzyć w jego niewinność. Klamara. Koniec? Dorime. A skończymy coś pozytywnie o Lechu, czy nie? Tak. Ja mam podejście, że on mógł to dostać... Przypadkiem. Znaczy, na balecie. Przypadkiem. Nie, od kogoś po prostu. No. Jezu, najprostsza sytuacja. Lech dostał kiedyś fajnego Biguły środków, o których miał sraczkę. Nikogo nie znam, kto mógłby to załatwić. Co? Był jeszcze taki raz przypadek, że Lech pojechał na meczu z Marsylią 30-40 lat temu i tak tam ich ukręcili, nie? Ale to poważnie ci mówię. No. Że im dosypali, nie? No. Tak, i Lech to było na sraczkę, jeśli dobrze pamiętam. Poza naprawdę no. Tylko jednego typa... Dobra. Co? Chcę, żeby sprawa Bartka zakończyła się no nie, ale z humorkiem? Się, znaczy inaczej. Dobrze. Damage control. Mówię w sensie, że takie rzeczy się zdarzają i to jest możliwe po prostu. Oczywiście jakby nie dowiesz się, co było faktycznym, jakby jak to faktycznie wyglądało, tylko mówię ci, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. W szczególności, możesz przypadkiem że... zatrudnić do analizy głównego sędziego. Z tej na federacji, przykład. Nie? No możesz, tak. W szczególności, tak. Że jak tylko wyszło ten, to przecież nasi przeciwnicy byli już gotowi zagrać za nas w następnej rundzie. Przypadek? Nie sądzę. Ja coś to, było, nie. To było od razu jakby... Dobra. My wchodzimy za Lecha. Uderzyłem w stół. No. Nożyce. A nożyce? Pozytywne zdanie po całym sezonie Lecha Poznań. Poproszę raz, dwa, trzy. Marek. Dziękuję, John. Liczę, że kolejny będzie równie udany, ale nie oczekuję trofeum. Ćwierćfinał LKE, trzecie miejsce.
Jest super. Pa, jak już z skrótami jedzie znawca. Finał PP. John, lecimy tutaj. Dobra, kończymy Olechu. Lecimy tu. Lecimy tutaj, kończymy Olechu i teraz La Grande Muciacia. Podsumowanie Ekstraklasy. Jezu, mamy jeszcze... Jeszcze mamy to, a tu będzie najgorszy gnój. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to pisze... weź w razie czego to wytnij, wrzuć jako osobny film. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, pisze Waran. Chyba Baran. Albo Baran. Waran albo Baran. To tyle. Uwaga, podsumowanie Ekstraklasy. Plansza. Tylko mówiliśmy dobra. O tych gównianych. Zarąbaliśmy się, Daniel dobrze zauważył. Jeszcze nie jesteśmy szkoda, przed że... Grande Muciacia, tak? Grande Muciacia, tak. Bo mamy tyle tego, że jeszcze transfery. Gdzie masz te transfery? Tak, bo były... Dobra, mam transfery. Bo były flopy, ale... To, ale nie to, było to były... klopów. Dobra, poczekaj. Transfery. To nie te? A, przerwa zimowa. Jest, przechodzące, odchodzące, tu. Dobrze. W oknie tak? letnim... Przed sezonem 22-23 przyszedł do nas Artur Rutko, który już wiemy, jak się popisał, więc nie będziemy go oceniać. Ale w przerwie zimowej przyszedł do nas Dominik Holec i Michał Gurgul. Nie znam ani jednego, ani drugiego. Holca nie znasz? No, chodzi mi o to, że tak dobrze grali, że ich tak, nie znam. Tak. Natomiast w przerwie zimowej daliśmy na wypożyczenie takich kozaków jak Maksiu Pingot, Krzysiu Bakowski i Antoine Kozubal. I to było zimą, a teraz po sezonie jest ogień dym znowu. Po sezonie jest ogień dym, bo Iszak ma boleriozę, czyli jesteśmy w dupie. Mamy Artura. Sobie. Aha, no tak, bo on jednak chyba może nie, zostanie. Chlepnął, nie? Nie, tam z tego, co mówił Dawid, siema Dawid. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Zaoferowali mu chyba kontrakt 50%, nie zgodził się. W sensie, że 50% pensji, którą tak, miał, tak, a bo... teraz mu rzucili 70% i się zastanawia, ale ponoć to jest ostatnia oferta Lecha. Jak jej nie przyjmie, no to się kurna zdziwię. Artur, przemyśl to. Po co ci ten Poznań? Po sezonie... Chyba, że jako trzeci napastnik, to spoko. Po sezonie mamy tak, przedłużenie, moi drodzy, Iszaka, Dagerstala. O, to... To akurat Tomek Rząsa topik, nie? Super. Tu transfer. Akurat Gicio. Mrozek. I wiemy, jak to się skończy. Barciu Mrozek wraca. Wiesz, jak to się skończy. Wiem, będzie gówno. Będzie gówno, nie? Błagam, zmień to Mrozek, bo przydałoby się. Maksiu Pingot wraca. No spoko, będzie grał, oby. I Antoine Kozubal też wraca. Kozubal. Ale poszli w długą. Skóraś. Ale zapito. Ale skóraś, no to jest... Ale łezka mi się wokół kręci, kurwa, strasznie, jak sobie o nim pomyślę. Mi nie, bo bez mi odszedł, tu mi jak się łezka Kamiński. Kręci. No tak, no ale Skudaś to jest to, co robi Lech, czyli ma swojego wychowanka, którego trenuje i sprzedaje. Hajs, no. A wiecie, kto nie ma wychowanków? Raków. Oj tak. A wiecie, kto nie ma klubu prawie Lech, jak Gdańska? Lubo Szatka odszedł i też... No ale Szatka, dziękuję, pięknie. Reboczo odchodzi. Tak. Gio odchodzi. O, wraca do Dynama Kijów. Papa. Dominik Holec odchodzi. Papa. I one and only. Papa. Artur Rutko. Ale zapamiętaj. Może no, go wez... Tylko ale ty... zapamiętamy Artura zapamiętamy... na długo. Naprawdę, z Artura to dobra, zapamiętamy teraz, na długo. To teraz sobie pomijaj, no bo on jest narodowości ukraińskiej, wraca na Ukrainę. Tak. Jak on zacznie tam bronić... 2 tygodnie. I Ukraina leży. To nie jest powód do śmiechu. Nie, no przepraszam bardzo. Nie, poczekaj, Litwa jeszcze jest. Przepraszam bardzo. Nie, bo ponoć... Ja coś czytałem, że ponoć Litwa tam była druga w kolejności, a dopiero potem by... Że taki był to. Ukrainie idzie tak dobrze, że można sobie pożartować. Oby Artur... Tak, bo to z kolei do nas wratują rakiety, o których nikt nie wie. Oby nie, Artur kurwa, wracał nie. do zaopatrzenia i obierał ziemniaki. To drugi będzie w mundurku, ale co chłopaki pojedzą, to ich, no. Więcej skrobi. Chryste Panie, dobrze. Wielkie, La Grande Muciacia teraz. Nie mamy pojęcia, jak to wyjdzie. Zrobimy. Podsumowanie Ekstraklasy. Marek tłumaczy zasady. Marek tłumaczy podsumowanie Ekstraklasy. My jesteśmy... A teraz nie będzie planszy? Dla was i teraz właśnie będzie plansza i już będzie dobry dźwięk, dobre wideo i wszyscy będą szczęśliwi. Po planszy i zabawimy się w taką grę, którą nazwaliśmy La Grande Muciacia.
I będzie tak, ona polegać na losowaniu tytułów filmowych i dopasowaniu do zespołów z ekstraklasy, jak nam pasuje. Co ważne, mamy 4 jokery, że jak nam nie przypasuje, możemy wymienić inną karteczkę. A z czego będziemy losować? Z naszego... Zapytała Monika z Śmiechu Warto, Tadeusza Drozdy. Z naszego dzbana sezonu. Jesteście gotowi na dzban sezonu? Daj nam dzbana sezonu. To jest nasz dzban sezonu. Co za przypadek! Tu z losami, ale coś się nam przykleiło do dzbana sezonu, a już nie chciało nam się odlepiać. Jak się przykleiło, to tak na amen. To tak zostało. I żebyśmy nie zlecieli tylko. Pragnę zaznaczyć, bo dawno tego nie mówiliśmy. Tak. To jest program satyryczny z humorem. Pozdrawiamy. A, i bo Filip zapomniał standardowo, poprosimy o lajki, suby. Jezu, jak ktoś doszedł do tego momentu. To już miał powiedzieć jamraj. To już dawno polajkował i zasubskrybował. No, a jak ktoś dotarł do tego momentu, to nie wpisze szansa na sukces na przykład. O, też ładnie powiedziane, no. Dobrze. Jakie są zasady, przypomnij. Przemówił zasady. Niech przypomni jeszcze raz. Losujemy tytuł filmu, dopasowujemy do klubu z ekstraklasy. Tak? A nie także po kolei? Nie, bo... Właśnie dlatego powtarza zasady. Bo wy je zmieniacie co chwilę. To teraz słuchaj. To teraz słuchaj. No. Dlatego masz mieć otwartą tabelę, bo masz tytuł filmu i dopasowujesz, do czego najbardziej nam pasuje. Ja wszystko zapiszę, żebyśmy mieli tak wszystko, wiecie. Uporządkowane. Tak? 4 tak. Zmiany możliwe? Tak. Na osobę czy na nas? Ogólnie. Filmy są zagraniczne i polskie. Tak sobie myślę jeszcze o tych zmianach. I nie ma Znachora. Tak sobie myślę o tych zmianach. No. O, widzę jeden tytuł. Cicho. Cicho, nie zdradzaj. Może zróbmy 3 zmiany, żeby każdy miał jedną zmianę. Czy ja mogę wylosować dla Filipa? Nie, dla nas losujemy Deklu. Bo tam jest swój ulubiony film. Cicho, kurwa. Cicho, nie zdradzaj. To zróbmy 3 zmiany, że każdy będzie miał prawo weta. I zobaczymy, co nam zostało, dobrze. Bo ja już nie pamiętam. Na Cyryl to jest 4 właśnie. Cyryl nie nagrał tego momentu, więc nie ma tego. 3 dobrze. Zmiany. La Granda Muchacha, czas. Dobra, start. Losuj. Zobaczę tylko, czy się nagrywa. Nagrywa. Mam nadzieję, że tam też. To ja też sprawdzę. To sprawdź. Ja pierdolę, daj mi ten dzbanek. Zostaw ten dzbanek. Jest. Dobrze. To super. Ja losuję, tak? Tak. Ja mam jeszcze... Jezu, po prostu wybierz któryś. 12 gniewnych ludzi. Kto na Kielce? Bo koszło jak pojebani. Widzisz? I to już, wybraliśmy, tak? No, masz inną propozycję, no to wiesz. Ja bym mógł wrzucić tylko Radomiaka. Pomyślałem pierwszy Radomiak, ale no to wiesz, no Korona Kielce, która... Ja myślałem o Warcie, bo to mieliśmy tylko 13 w polu. Ale byli gniewni? Nie. No, chcieli. Nie, ale to wiesz, takich kościeli potrzebujesz. No dobrze, no to faktycznie, żeby wam nie skłamać, Widelce. No to Korona Kielce to jest doskonały wybór. Bo faktycznie za Leszka Jużyńskiego według mnie panowie nie bali się niczego, nie brali jeńców. Nawet kartek. Oni w końcówce dopiero zaczęli a ładnie grać. A koniec końców wyrok był nawet korzystny. Dla nich. Dla nich. No dobrze. Czyli ustalone. Tak. To co tam odchać? Aha, i to już omówiliśmy Koronę. Czy idziemy dalej w to szaleństwo? Nie, no słuchaj, możesz coś dodać. Nie, już wszystko. No to super. Aha, koniec, ty nic nie powiesz. Ja wybrałem Koronę do tego i uzasadniłem. To jeszcze dopowiem, bo w tych 12 gniewnych ludziach, ten film, to było tak, że oni siedzieli w takim ciasnym pomieszczeniu i ta rada, Jezus, jak oni się nazywają? Ława Przysięgłych. No bo cały film w Ławy Przysięgłych. Było no. Gorąco, oni się pocili, tak. Były nerwy do ostatniej chwili. Czyli mówisz, że my... Ale podjęli ostateczny wyrok, że nie spadają z ekstraklasy. O, bardzo ładnie. Dziękuję. Proszę super. Bardzo. Super. Już? Wystarczyło, ja zostawię. Dobrze. Porządek na stole. Bliżej, żebym sobie mógł sięgnąć. Uważaj na łeb mandziary. Ty, no to napiłem. Co to jest?
Twój ulubiony film. Star Wars Ostatni Jedi. A to jest której... która część? Dziewiąta? Ósma. O, ja której, czy... której drużyny nie lubisz jest najbardziej? Widzę w Łódź. Od początku wszyscy wierzyli w to, że to będzie coś dobrego. Ja rozumiem, że to już jest Widzę w Łódź. Od początku wszyscy wiedzieli, to będzie coś nowego, coś lepszego, nowa krew, świeże jakby doświadczenie, które spotka się z chłonnym umysłem ekstraklasy, który pokaże coś, zupełnie inne podejście do starego tematu, jakim jest ekstraklasa, po czym wchodzi, widzę w Łódź, i mówisz, wow, ile tu się dzieje. Nie, my od początku mówiliśmy, że Widzewny robi wow. Po czym masz trzech głównych bohaterów. Trener Niedźwiedź, prezes Widzewa i drugi trener Widzewa i nagle się wszystko po prostu rozwala, bo jest tak tragiczne i beznadziejne. Dziękuję, bo idealnie do Widzewa. Chyba, że ktoś chce coś dopowiedzieć. Ale takiego gówna jak Ostatni Jedi i Widzew Łódź dawno nie widziałem. Kończymy. To tyle od nas. Trzymajcie się ciepło. Kulaj. Odhaczyłeś Widzewa. Tak. Wszystko albo nic. Nie wiem, co to jest. Komedia romantyczna. Ale Polska. Właśnie brzmi jak Polska. Komedia. Polska. O czym to był? Tam grał Karolak. Nie mam pojęcia. Jak po Karolak ty... to, jeżeli Karolak tam grał, to widzę wyszło zajęty. Po prostu stwierdzi, bo myślę, że na te tytuły też pasują, ale stwierdziłem, że Wszystko albo nic to pasuje do takiej Wisły Polskiej albo Lechii Gdańsk. To, ale to jest film... O Jezu, ale to jest z 2017 albo... roku. Stary. Wszystko albo nic pasuje do Śląska Wrocław. W sumie jo. Żebrowski tam grał. Wszystko albo nic pasuje do Śląska... Nie użyję weta teraz, bo uważam, że Wszystko albo nic to jest Śląsk Wrocław, który do ostatniej chwili nie wiedział. Sprzedamy się, nie sprzedamy się. Czy prezes, czy prezydent Sutryk zrobi z nas kolejny folwark, czy nie. Czy Jeboa jednak zagra, czy nie. Czy Jacek Magiera nas wyciągnie w górę, czy nie. No wszystko albo nic. Oni w to weszli all in. Chociaż tu bardziej by pasował wabank. Jest tam wabank? Który tu jest, prawda? No, fuck. To wtedy będzie weto. Dobrze. Wabank to będzie Lechia. Oni weszli wabank. Do Lechii chyba coś jeszcze jest innego, co pasuje. Czy ktoś jeszcze... Chłopaki boli... z Badaku. Nie, tego nie ma. Nie ma seriali. O, na przyszły rok można zrobić seriale. No, seriale to będzie dobry pomysł. Na przykład Skazany na śmierć. Jak Wisła Kraków, jednak awansuje i spadnie. Albo Wisła Polska. Jak spadnie niżej. Czy ktoś jeszcze do Wszystko albo nic ze Śląska Wrocław? Nie, bo... Nie stawiacie sam... mi się w ogóle. No bo co mam o tym filmie powiedzieć, jak to jest komedia romantyczna? Ja nie widziałem tego filmu, a powiedziałem trzy zdania. Ja chyba widziałem, ale nie. Ja na pewno nie, no. Dobra, załatwione. Dobra, to miało spaść. Jo dupia. Wabank. CK Dezerterzy. Korona Kierzyna jest zajęta, prawda? No to myślcie teraz. Film Łeb. Ty nie wiesz, co to za film? Nie, dobry film. Dobry ogólnie. Jest. Konrad tam grał. O Jezu, no i nie, ten, bo to jest... Linda? I ten, Linda. Zamachowski tam. Zbodowski. Zamachowski. Pokora. I ta kobieta jedna taka zna wspólnej. Górnostaj? Jak se tak patrzę... A czy możesz przeczytać mi skrót z Finwebu, jak tam jesteś? Nie, bo jestem tu, na akademii. Ale... To jest film z 85. Ja myślałem, że ty tak... No dobrze, tak... ale jaka jest fabuła? Streść nam fabułę. Przecież tego już nie widziałem. Jak mogłeś streść tego... Streść fabułę, bo ja mam dwóch faworytów do tego. Jak ja nie mam telefonu. Ale masz listę. Opierdolę, czekaj. Ale nie mam telefonów do streszczenia fabuły filmu. Rok 1918. Kto by się spodziewał? Do garnizonu na węgierskiej prowincji przybywa nowy zastępca dowódcy. U kogo się zmienił trener? Mów dalej. Wisła Płock! Nie, poczekaj, mów dalej. Austriacki podróżnik von Nogai. No. Chyba tak to... Dobra. Jest służbistą i chce uczynić z wielonarodowej zbieraniny żołnierzy doborową kompanię. Wśród szeregowców znajduje się młody Polak Jan Kalnikowski, zwany Kanioł. Wraz z przyjaciółmi planuje ucieczkę. Pomagają mu Węgier Benedek i Żyd Haber. A Żydzi. Haber dostarcza Kani czyste blankiety do rozkazu wyjazdu. Do zrealizowania planu
potrzebne są jednak pieniądze. Kto jest w najgorszym Górnik domu? Zabrze albo Piast Gliwice. Górnik Zabrze. Piast Gliwice, bo jednak potrzebne są pieniądze. W Górniku Zabrze też. Ale Piast wysoko skończy. No, CK dezerterzy uciekli. To Górnik właśnie bardziej uciekł. No nie, bo tam były potrzebne pieniądze. A kto zapłacił za Fornala? No. Gdyby Piast Gliwice był filmem, byłby... Czeka deserterzy. Fuko byłby tym tamtym kimś tam. Żydem. Fonogai. Tak to widzę. Chyba, że się nie chcecie zgodzić. Patrz, zrobimy tak. To były tylko dwie opcje. Najgorsze jest to, że ja sobie nie mogę wykreślać tu na liście. No to mniej więcej się kojarzy. Masz zajętego Piasta, widzę w Koronę i Śląsk. Ja ci powiem tak. Nie jest dobrze. Nie. To będzie... Nie, nie ma na... To jest Lechia Gdańsk. Jaki to film? Nie wiem. Polski czy zagraniczny? Zagraniczny. Thriller? Próbowałeś zanucić piosenkę z niego. O Jezus, to tak nie pamiętam. Szybcy iż wściekli! No, Kanadyjka to śpiewa. Jaka Kanadyjka? Jeżeli dobrze pamiętam. Celine Dion z Kanady? Nie. Time to say goodbye. Titanic! Tak jest! Tak, to musi być Lechia. Próbowali, walczyli, przyjebali w górę lodową. Ale jak już przyjebali, to tynęli. Ale nabierali wody, ale orkiestra grała do końca na czele z działem marketingu Lechii Gdańsk z ich bicami. Poczekaj, kto ich trenował? Badia. Bo myślałem o chyba... Bo na początku mówię, to musi być któryś z tych trzech, no ale mówię, no nie, no Lechia Gdańsk jak w Monestrze. Tak, Rafał Mandziara, Adam Mandziara był kapitanem tonącego okrętu do ostatnich chwil. Orkiestra grała. Szli na to. Ratowały się kobiety i dzieci. Tak, pojechali na ostatni mecz do Gliwic. Rose z Jackiem byli już przy drzwiach i Lechia Gdańsk mogła wypełnić limit młodzieżowy. Chociaż. Ale, i to było to miejsce na drzwiach, a Rose się nie przesunęła. Ale też udało się niektórych uratować, bo z Legią wygrali. No, to już, wiesz... Robim, co może, szybciej nie popłynie. To nie jest tak, że Lechia z nimi wygrała, tylko Legia piękny, przegrała. Piękny film, jeżeli chodzi o Lechia Gdańsk. No. I długi, jak sezon Ekstraklasy. Tak jest. Kulaj. Myślałem, że będzie trudniej. Spokojnie. Nietykalni. A to jest bardzo fajny film. To jest ten film o francuski. Tak. Tym, co grał Arsena Lupena. Tak. Tak jest. Nietykalni. Warta Poznań. Albo nie, wiecie co? Faktycznie nie. Pogoń Szczecin. Kulejemy, ale koniec końców jakoś tam dajemy radę. I kończy się dobrze. Oni średnio dają radę. No ale tak jak w tym filmie. Dobra. Jest niepełnosprawny, jest piłkarz sezonu Pogoń Szczecin, zgadzam się. Stary. Tylko to się kończy... Happy endem. No i tu też jest happy end. I Grosik dostał nagrodę. To no. Jest happy end. Nagroda pocieszenia. To jest bardzo ładny film. Nie chcę go dawać Pogoni po prostu. Nie, no to jest ładny film, ale jeżeli chodzi o Nietykalnych, no to powiedzmy sobie nie tak. Mówi o tym, że ktoś próbował go potem zmejkować. Stary, jeżeli trener Pogoni Szczecin mówi, że on liczy gierki wewnętrzne jako pełnoprawne mecze w sezonie, to tak, on to jest niepełnosprawny. Jest niepełnosprawny, ale to obraża aż tego niepełnosprawnego z filmu. Ale potem masuje im uszy i kończą na czwartym miejscu mimo tych trudów sezonu. Zapomniałem o tym. Nietykalnie jak nic. Dobrze. W takim razie Pogoń Szczecin. Czekamy na wiatr, co przegoni. Ty, no ktoś, jeszcze. No ktoś zrobił cholera... O kurwa. Co? Bękarty wojny. No ktoś zrobił przeróbkę. Ej, wiecie co? To utworu. Teraz Warta Poznań. Ja myślałem o Stali Mielec. Nie. Mówisz? Za mało bekowe. Stal Mielec... Kto ubił Niemca w Ekstraklasie? No, Warta Poznań remisując z Rakowem. Coś, ja im tego nie chcę dawać, ale obiektywnie Raków? Nie. Uwalili wszystkich? Nie. Raków nie. Ale ja czekam na coś bekowego dla nich. Bękarty wojny to był film, który polegał na partyzantach. No bo tak było. No i na jednym A kto z partyzanta jednak w tej lidze tam kopał kogo trzeba?
Radomiak? Nie, Warta Poznań według mnie. Śląsk Wrocław, Lecha Poznań. Nie, też nie. Mówisz, że Warta? Dla mnie bękartami wojny jest jednak Warta. Że taki przeciwko wszystkim? Niby przegraliśmy, ale racja jest po naszej stronie, chyba że tu są sami swoi, to jesteśmy w dupie. Nie ma. No. Weta. Dla mnie to jest Warta Poznań. Bardzo go dobrym mi nić mi szyte. No to słucham was. Krakowia nie. Krakowia jest zawsze średniakiem. Potrzebujemy średniego filmu. Bo Warta nie jest średniakiem. Ale, no, bo Bękarty Wojny to też był taki, wiesz, pozytywny wydźwięk miał ten tak. film. No my też mamy pozytywny wydźwięk jednak. W Bękartach Wojny ich była czwórka albo piątka, prawda? Tak. Kto najbardziej... 13 jest na ławie w Warcie Poznań. Dobra, może kto najbardziej uwalił Widzew? Bo Widzew jest, sam się uwalił. Jest nazywany od pewnej nacji, a w Bękartach Wojny... Nie. To jest wojna. To jest dopiero grubymi nićmi szyte. Dla mnie Warta Poznań, ale jak chcecie dać weto, śmiało. To zawsze możemy wymienić. Bo weto działa tak, że odrzucamy ten film? Tak. No to ja daję weto. No to jest... To Daniel już nie ma weta. No to, czyli Warta Poznań jest Bękartami Wojny. Losuj. To jedno weto jest, zaznaczę. Kurwa, przeczytałeś. A który pierwszy? Kogiel Mogiel? No obojętny. Kogiel Mogiel? Lechia jest zajęta. Widzew jest wolny? Nie, Widzew jest Star Warsami. Miedź Legnica. Górnik Zabrze. Ale to takie pomieszane z poplątanym. Tak. A to dobre, to mi się podoba. No tak, no bo jakby o tym jest cały film. W sensie bo jeżeli to jest Kogiel Mogiel jedynka, to tam jest scena, że ona mówi puszczaj, puszczaj, bo powiem twoim rodzicom, co zrobiłaś. Będziesz grzeczna? Tak, już będę. No to właśnie ja to tak widzę. To jest cały Górnik Zabrze. A to nie jest... Wywalamy Janka. A to nie było przywracamy Janka. To nie było tam tak, że tu jest jakby luksusowo? To też. To taki Górnik Zabrze w sumie. Bo no, ładny stadion, ale bida. Bo niby Górnik Zabrze jest niezależny, silny, jak główna bohaterka Kogla Mogla, ale przychodzi Ewa Kasprzyk i nagle nie jesteś niezależny. A to jest pani prezydent Zabrza. Dobrze. Czyli Górnik Zabrze zostaje naszym Koglem Mogiel. Mogiel. Teraz ty. Super jest ta zabawa. Musimy to robić co odcinek. Wściekłe psy. To jest... Tarantino. Z Bradem Pittem, co... Nie. To jest jeden z pierwszych filmów Tarantino, gdzie... 92. Pan biały, pan czerwony. Kurwa, nie znam tego filmu. Jak nie widziałeś Wściekłych psów? Albo widziałem, ale kompletnie nie pamiętam. Że oni mieli napad chyba na bank? No to jest debiut Tarantina, więc wiesz... To nie wiem. Oni mają napad na bank i później są zamknięci w jakimś pomieszczeniu i szukają... Veto. To lasuj. Ta, nie mamy żadnej drużyny ze zdrajcą? Bo to by wtedy pasowało. Piłkarski poker. Czy jest Wisła Płock? Jest. Jest jeszcze Miedź Legnica, przypominam. A wiecie, że piłkarski poker to jest jakby origin dla Odlewu Poznań? A, nie czytacie. A jest Czerwiec. Chociaż wszyscy zaczęli obrażać na Primont. Piłkarski poker, bo to jest na stronie Odlewu, to jest origin klubu, w którym gra Cyryl. Że stąd się wzięła nazwa Odlew Poznań, bo tam występuje ta nazwa w filmie. I piłkarski poker właśnie jest kanwą Odlewu Poznań. Więc piłkarski poker... Wiesz, jak dasz to na Wisłę Płock. W sensie taka ciekawostka tylko daje. Natomiast nie zagłębiając się w fabułę, a tylko w tytuł, to jest piłkarski poker. Bo oni na początku weszli all in, a potem z gołą dupą uciekali przez pole. Teraz to oni przy pomocy skorumpowanych sędziów będą decydowali o wyniku rozgrywek. No i tak szkoda, bardzo. Szkoda, że nie mamy tu Wisły Kraków. No ewentualnie Legię można dać, bo wszyscy gwiżdżą pod Legię. No. W tym roku to pod Odaków, bo Legia sobie nagrabiła poprzednim rokiem. Już nie, wszyscy... Wisłę Płock. Wisła Płock? Po tytule po prostu. Poker, naprawdę, po prostu po tytule. Po jednej nutce. Potem ktoś posprząta. Przecież i tak ja tu sprzątam. Losuj.
Tak, na pewno ja stół. Ja losowałem. Nie, ja przed chwilą losowałem. No. Pokera miał on. Ty miałeś bankarty, które było weto. Dobra, nieważne, dobra, no okej. Okay. Incepcja. Który klub kojarzy ci się z Incepcją? Że sen we śnie, we śnie, we śnie, we śnie? Co? A co mamy wolne? Raków, Legia, Lech, Krakowia, Warta, Radomiak, Stal. Tytaków, bo jest odrwany od drzwi Sosi. O! Nie szablonowo, podoba mi się. I to dobry film i dobry sezon mają. Też można połączyć, ale mało bekowe. Nie wiem, czy plucie na Raków jakby nam się pokrywa z linią partii. Ale Daniel ma dobry pomysł. To no jest dobry pomysł. Incepcja dla Rakowa, oderwani. No bo to z Paprzunowi się oderwało, czapeczka też to dosyć często. Chyba, że Radomiak. Też pomyślałem o Radomiaku. I zostawimy sobie slota Rakowa na bardziej bekowe. Bo w Radomiaku są odlepieni, bo oni mieli prawie puchary. Frank. I stwierdzili, że... Słyszy i Frank, głosy. Który słyszy głosy. Głosy w głowie. Im się to śni, że wszystko jest okej, okay, ale lekarz nie ma upraw. Bierzemy incepcję do Radomiaka. Dobra, Radomiaka. Do Radomiaka. Wspaniałe dyskusje. A ty, masz tu mandziarę? Ja nie wiem, jak on się przylepił. Jakoś to będzie. Jakoś to Mieć Legnica. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Ale nie wiem, o czym jest film. Jakoś to będzie i Mieć Legnica. To faktycznie po tytule można pójść. Natomiast cały sezon wykonają Mieć Legnica i potem, jak oni weszli do Ekstraklasy, jak demolowali pierwszą ligę. Tak, to wszyscy byli nastawieni, że oni trudno, ale może sobie poradzą. I będą underdogiem, ale to jak oni grali w tym sezonie, jak oni przegrywali i w jaki sposób oni przyjmowali ten łomot. Ono chyba jedyną drużyną, która, znaczy Widzew na końcu chyba wygrał tylko z nimi. I tym się utrzymał, że pokonał... Słuchaj, opis tego filmu jest tak samo smutny, jak i gra. No. To poproszę. Albert, Marcin i Jacek, koledzy z dzieciństwa, outsiderzy, którzy wciąż mieszkają z rodzicami w tym samym bloku na obrzeżach miasta. Przez lata trwają specyficznej przyjaźni, chociaż nie zawsze popycha ona ich życie do przodu. Ale chcę oddać honor Miedzi Legnica. Przegrywali, przegrywali. Ale z honorem. Ale pożegnali się ładnie. Tak, pożegnali się ładnie i spadli z godnością, czego dawno nie widziałem w tej lidze. To na pewno nie polegi. To, co napisał prezes w odezwie do kibiców po spadku, też napawa optymizmem, że ten klub jest mocno prowadzony. Tam brakuje po prostu tylko pieniędzy, tak jak w Warcie Poznań, żeby sobie na ten szczyt ale my wejść mamy i tam Dawida. I my mamy Dawida. Ale Mieć Legnica może być drugą Wartą Poznań. Jakoś to będzie. Po prostu. Dobrze. Czyli spadkowiczów mamy opitolony. Bo prezes, bo to zapytałeś, co napisał. Napisał, dobra, spadliśmy. Jest kicha. Ale będzie okej. Okay. Dajcie nam czas. Będzie dobrze. Wrócą? Zobaczycie. Wrót. A, to was zapytam. Jak mamy Wisłę, Poznań i Miedź opitolonych, to jakbyście musieli wybrać jeden z tych klubów, to który miałby największe szanse najszybciej wrócić do Ekstraklasy? Nie wiem, czy nie Wisła. Też mi się wydaje, że Miedź. Bo jest najbardziej poukładana. Lechia to w ogóle odstrzela. No nie, no Lechia... Wzorem zarządzania klubu. Lechia musiałaby... uporządkować się wewnątrz, bo ona piłkarzy ona może i będzie miała. Ale Lechia to jest ta stajnia Augiasza. Tam po prostu jest taki chleb, że no tego tak, nie, w sensie, rok nie ogarniesz. Oni by się tam musieli uporządkować, bo jeżeli tam się uporządkują, no to już wrócą. Ale dopóki tego nie zrobią, to nie im pytanie, jak długo im to zajmie. No Miedź, też mi się wydaje, że no. Miedź. Dobra, no, albo losuj. Wisła, nie? Losuj. A Wisła Płoc z kadrą, która zleciała, to tam. A i tak odchodzą. Pech to nie grzech. Śląsk Wrocław? Pech to nie grzech. Pech to nie grzech. Ta Pogoń mam obstawioną, bo czwarte miejsce to jest pech. Ale ja myślę o Lechu. Ale czemu? Bo mieliśmy Rutko. I to był zły wybór. Ale pech ale to nie grzech się pomylić, panie Tomaszu. Dokładnie. W jego przypadku tak. To grzech. A Jaga? Właśnie myślę o Jadze. No trochę tak. No, mają dwóch zawodników, którzy strzeli najwięcej bramek, a są na 14 miejscu. Albo Zagłębie. Zagłębie jest wolne? Dla mnie Jaga. Jest wolne.
No to dla mnie... Dla mnie też Jagr. Kurde, dobra. Ale no zobacz, mają, co mam do mają która strzec, mają dwóch najlepszych napastników jakby po liczbach. Są, masz sens? Są na samym końcu de facto. Ale Zagłębie postawiło na akademię i na młodych. I to nie wyszło. Ale ściągnęli Waldasa. Który prawie Piasta zrujnował. I to nie jest grzech. Ale pechem była akademia. A jednak to poukładał. Pech to nie grzech. Pechem to był cały ich początek sezonu i zarządzanie. A to może ta Jaga faktycznie. No ta, no jeżeli masz top 2 strzelców ligi, a i tak jesteś w dupie, no to pech to nie grzech. Losuj pan. Medaj w tym spanie. Majtaj w tym mandziarze. No dobra, nie majtaj tak dużo. Wabank. Tak, to jest wabank. Warto poznać zieloni wabank. Miałeś się odsuwać od mikrofonu, jak się śmiejesz. A ja wiem, czy nagrywasz? Tak. Może tamta kamera mnie tylko łapie. Nie, ta. Znaczy to. No tak, zieloni wabank. Tak, zieloni wabank. Tak? Tak. No, a nie raków? Nie. Dobrze. Miał być bekowy, więc nie. Aha, no dobrze. No ale faktycznie zieloni wabank, bo my się otarliśmy przez moment o te puchary, o to czwarte miejsce. Tam. I o tą topkę. No weszliśmy wabank. I weszliśmy w wabank grając 13 ludźmi. 13 gniewnych ludzi. 14. A jak będzie, no bo jeszcze jeden raz. 13. Szybko poszła ta warta. I wabank. No nie ma chyba. Być może masz jedno weto, więc. I Cyryl. Nie, no 3 weta, no bo Cyryl. Jak zostać gwiazdą? Raków. No, znaczy to pasuje, ale nie jest bekowe. Znaczy to jest cukierkowe, to co powiem o Rakowi, ale jak zostać gwiazdą, to jest to, no. Marek, a może Legia, która się podniosła z... Nie, na Legię jeszcze przyjdzie pora. Nie wiem, co tam Maras wypisał. Ale no jak, biorąc pod uwagę retorykę dziennikarzy pozostałych? Nie. Czy podniosła się z popiołów jak Feniks? No, to jest teraz ten tytuł? Jak zostać no, gwiazdą? Z Bradley Cooperem i Gagą. Stary, no jak zostać gwiazdą. I w sumie Papszyn został gwiazdą. Papszyn został gwiazdą, Raków nagle został gwiazdą. Dla mnie to jest nadal One Hit Wonder. Taki tak będzie. Przedłużony, ale jednak. Przeczytaj mi strasznie tego filmu. Ale nie kojarzysz? Typiara, no to jest Lady Gaga i Bradley Cooper. Nie, to jest polski film. Co? A to nie. To się inaczej nazywał? Czekaj. Ja miałem na myśli polski film. Czekaj. To będzie weto, Marek. Kurwa, ja wymuszę na tobie. Gdzie Lady Gaga? Porządny. Ja nie widziałem tego filmu, ale... Tak się tam nazywał? Możliwe, że tak samo. Jest to jakieś gówno polskie chyba. O Boże. Jak zostać... Raków! A o czym jest ten film? On jest na Netflixie. Aha. I to jest polska komedia obyczajowa. Daj obyczajowa, mi... nie romantyczna. Patrz, jak ambitnie. O Jezu, to jest gówno. Ma 5.0 na Finwebie. Nie, przepraszam. A, od krytyków ma 3.5. O czym jest ten no film? Czekaj, szukam opisu, kurna. A Google tego nie podaje od razu? Kontrowersyjny program telewizyjny Music Race poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski. Raków. Słabe oceny krytyków, czyli tytuł raz. Się zgadza. Tytuł się zgadza. To jest jakieś gówno, powiedział Daniel po ocenach na Filmwebie. Co zostali gwiazdami? Czyli jego polityka i narracja na Raków się tak. Z Konstans. To jak się nazywało to z tym... A Star is Born. A Raków został gwiazdą. Ale tak ugówniano. Jeden pozostał jeszcze klubów bez obstawienia. Raz, dwa, trzy, cztery... Pięć. I kto to jest? Legia, Lech, Krakowia, Narodziny Gwiazdy, dobra. Stal Mielec. Legia, Lech, Zagłębie, Krakowia, Stal dobra. Mielec. Narodziny Gwiazdy się to zwie. No to blisko. Chłopaki nie płaczą. Lech? Albo Zagłębie Lublin. Albo Stal.
kochamy ten film, uwielbiamy ten film. No to jest Lech. Niech będzie Lech. To niech będzie Lech. Oni nie płakali. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Zajebiście. No. Czyli mistrzostwa nie ma. Nie ma i tak jest zajebiście. Puchar no. Polski w kibel, Liga Konferencji trochę w kibel, ale ogólnie wyszło dobrze. No. I koszulki mieli ładne jak sweter. A historii tych koszulek i tak nie zrozumiesz. No i ci Tomek Rząsa tego nie powie. 20S. Teraz już możemy to mówić, chyba że chcecie być sponsorem. To zapraszamy serdecznie. No, tak, tak. A, super, bo też na S. Wiecie, co mi się jeszcze kojarzy, chłopaki nie płaczą Lech Poznań? Ta scena, kiedy... Z kaktusem? Tu automatyczna sekretarka Kuby Blenera. Po słyszeniu sygnału zostaw wiadomość. Kuba, wiem, że cię teraz nie mam w domu, bo jesteś na egzaminie. Ja cholera! Tam nie było cholera. Twój ojciec był wielkim muzykiem, w domyśle Maciej Skorza. Ty nim nie jesteś, kurwa mać! I wtedy Lech odpada z Ligi Mistrzów. Czyli Lech został chłopakami. Tak. Losuj z mandziary. O, ja już widzę po pierwszych tych. Szybcy i wściekli. Stal Mielec. Stal Mielec. Stal Mielec znowu. It's been a long day without you, my friend. But I see you again. To by do Lechy pasowało. Nie, nie, bo yeah. See you again. No ale ze Stalą się widzimy, see you again, no. No. Każdy wieszczył im znowu spadek, a oni znowu to zrobili. No Stali, Miedzi, no Miedzi w sumie nie. Stali, Warcie. Kto był przed sezonem kandydatem do spadku? Dużo było. Warta, Stal na pewno. Warta, Radomiak, Stal. Radomiak nie, no przecież był. Pamiętaj, jaka ale była pompa jak... na Radomiaku ale po poprzednim. Pamiętaj, jaki był gnój po poprzednim sezonie. Lekarz nie ten, nie ma siedziby, nie ma gdzie trenować, no trochę jest słabo. No. No ale pan Sławek był w Kanale Plus, więc tematu za bardzo nie poruszali, co tam się dzieje. Ale Stal Mielec faktycznie, it's been a long day. O, tu widzę. Ale w toku Ekstraklasy faktycznie... No to i tak wiesz, jakie tam są tytuły. Tęsknię za Stalą Mielec, jak oglądam Ekstraklasy, bo lubię sobie ich mecze włączyć. No. Ja też. I kiedy to promocja na koszulki. To patrz, z nad jego głowy losu, żebyś nie widział. Ale ja nie wtedy... Ale wtedy widzowie widzą. Chłopcy z Ferajny. Co nam zostało? Legia, Krakowia, Zagłębie. Zagłębie pod Waldasem mi się kojarzy z takimi chłopcami z Ferajny. Albo Krakowia, bo oni cały sezon mieli taki, wiesz, pod Jacusiem, że takie chłopaki Jacusia. Ja już widzę, czym jest Legia. O, nie pamiętam. O, nie ma takiego losowania. Ale to Zagłębie, Jacuś. Krakowia jest no Jacuś. No wiem, no tak właśnie se... Bo to oba kluby takie, że wiesz, takie... Grupka chłopaków pod spoko trenerem. Znaczy w Zagłębiu potem. To dajmy Waldasa. Że Zagłębie. Tak. Że spoko chłopaki. Tak. Choć w sumie te chłopaki nie były spoko. No i Zagłębie nie jest. Ale Stokowca spoko. Zniszczyli, a chłopaków... Nie, dajmy Krakowie. Wiesz dlaczego? Bo chłopcy z Ferajny, naszej Ferajny, Lech Krakowia, Arka... Krzo, ŁKS. A, dobrze, no, dobrze. I że wygraliśmy z nimi 3-0. Ty Krakowia jest chłopcami z Ferajny. Losuj pan. Dawaj mi tego maciarę. No nie, wziąłeś Legię. To gówno straszne. Staro mroczne widmo. Co nam zostało? Legia? To jest gówno, więc to jest Legia. Legia i Zagłębie. Kurde. Kurde! Tylko ty lubisz ten film. Jakim bardzo cudem? Bardzo lubię tę część Gwiezdnych Wojen, żeby było jasne. Ale to niechętnie się zgodzę z Danielem Legia, bo cały sezon to takie, tu jakieś wyścigi to na ścigaczach. Cały sezon jest jak gra tego gówniarza jako Anakina. Tak, ale na końcu masz walkę na miecze świetlne i Legia mówi, ej, to teraz ja będę robił z Rakowem. Bim, z Rakowem, po czym daje się przejść. I Raków to Darth Maul. Darth Maul. No, dokładnie. Tak, to jest Mroczne Widmo. Kurde, super film, chyba sobie odpalę jeszcze dzisiaj. Chryste panie. Albo, ej, wiesz co, jak Daniel pojedzie, wiesz, to włączymy nie. Kombinację tych walki nie. Na mecze świetlne z każdej części. Z każdej. A ty jutro do pracy dojedziesz? Idę. To dobra. Czyli został ostatni. Zostało nam... Zagłębie jedno weto.
Zagłębie, jedno weto. A ty po omacku jakby czytasz? Czy... Nigdy w życiu. Kusi mnie weto, nie? Ale go nie mam. Ja wiem, co tam jest jeszcze. A, no ja jedno też tam widzę, pasuje? A nie wiem, co jest to ostatnie. To trochę pasuje. Dobra, robię weto. I wyciągnę ten tytuł. Czas apokalipsy? Czas apokalipsy. Muszę zobaczyć, co to jest to. To ostatnie? No to może przeczytaj. To już wybierzmy sobie, co pasuje nam do Zagłębia. Psychoza. Zagłębia to psychoza. Jeszcze to stan umysłu. No nie, no bo... Zagłębie... Co najmniej dwa sezony, nie liczę tego, tylko ten i jeszcze poprzedni. Znaczy ten poprzedni i jeszcze poprzedni przed poprzednim. To jest psychoza. Jezus, że kiedy? Że trzy sezony temu, tak. Czy dwa? Sezon temu i dwa sezony temu. No to dwa sezony temu i sezon temu. Psychoza. Ale dlaczego? Bo tam nie ma konstans. Tam nigdy nie będziesz czegoś się spodziewać. Wszystko... Tam masz jedną wielką psychozę. Dobrze, czyli Zagłębie Lublin zostaje psychozą. Tak. Tak, bo to jest wetocydyla. Dziękujemy Banuszkowi sezonu. Jest Banuszek, żeby nie było. No jest, no przecież. A to się przykleiło. Samo. Samo. Znaczy samo. Samo się tak ładnie przykleiło. Jak mucha do gówna. Czy ja mam wam przeczytać listę? Poprosimy. No i tak sobie przejedziemy w sumie tabelę na koniec sezonu. Dobrze. Dobrze, to pojedziemy od dołu. Ostatnie czytanie tabeli w tym sezonie. Ale nie przerywamy, Daniel. Co wyjdzie? Nie wolno. Czy to jest jasne? Miedź Legnica, 18 miejsce, jakoś to będzie. 17 Lechia, Titanic. 16 Wisła Płock, piłkarski poker. Śląsk Wrocław, 15, wszystko albo nic. 14 Jagiellonia, pech to nie grzech. 13 Korona Kielce, 12 gniewnych ludzi. Widzew Łódź, Star Wars, ostatni Jedi. Ach, gówno straszne. 11 Stal Mielec, szybciej wściekli. Radomiak jest Incepcją na 10 miejscu. Zagłębie Lublin, psychozą na 9. 8 Warcinka, wabank, bo zieloni wabank. Myślicie, że Warta pójdzie w przyszłym sezonie w bank? Nie wiem, czy trzyosobowy pion chyba do banku po wyciągnie. Kredyt na stadion. Ale oni mają dobrą strategię ESG, co oznacza, że są lepiej punktowani w kredytowaniu. No ale to wam wyjaśnię poza nagraniem. Dobrze, 7 miejsce, Krakowia, chłopaki z Ferajny, bo to nasze chłopaki z Ferajny. Górnik Zabrze, Kogiel Mogiel. Mm-hmm. Bo w sumie z Jankiem to był Kogiel Mogiel. 5 miejsce, twój ulubiony. Piast, CK Dezerterzy. Ta jest, uciekli. 4 Pogoń Szczecin, Nietykalni. 3 Lech, Chłopaki nie płaczą. Tak jest. 2 Legia, Mroczne Widmo. Straszne gówno. I Raków, Jak Zostać Gwiazdą. Ale polski film, polski film. Na I nie mylić z Nadodzinami Gwiazd. Nie wolno. I to było ostatnie czytanie tabeli i najdłuższy odcinek. I no, przypał. Kończymy. Jeżeli ktoś to łyknął w ogóle na raz, to... To co ma napisać? No nie, bo to już nie sprawdzimy, czy łyknął na raz, ale no nie, to jakby teraz podziw. Właśnie powiedz, co ma napisać, jak to łyknął na raz. Cyryl, wróć. A jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, ale nie na raz, to niech napisze... Cyryl, nie wróć. Cyryl, nie wróć. Uga buga. Albo uga buga. Uga buga. Kończymy, panowie. Kończymy drugi sezon naszej działalności. Kończymy... Pół roku z mordami. Pół roku z mordami. Wychodzi na to, że w trzecim sezonie trzeba zrobić live'a z mordami. Zrobimy. No zrobimy, no przecież sztukę w końcu zrobimy. Dziękuję. Może na kadrze. Nie, bo nie chcę robić kadry. Dziękuję wiernym widzom, dziękuję wujowi Wojtkowi, bo nadal jest aktywny. Pudelkowi. Kejterkowi. Poczekaj. Dziękuję Agnieszce z Twittera. No. Zwaną Marysią. Która nas rozpoznała na meczu. Dziękujemy Johnowi. Ciężko takich mord nie poznać. Dziękujemy Johnowi Van den Bromowi za to, że nas rozpoznał na meczu z Koroną Kielce i chciał z nami zdjęcie. A, John. To było chyba inaczej. I teraz dziękuję... Byłeś tam? Nie? To się zamknij. Ale gadałem z Johnem.
Wy możecie naginać fakty, ja też. Dziękujemy Wiktorowi za porę Wiktora. Masz zdjęcie? Nie masz? Don't picture, don't prove. Dziękujemy Wiktorowi za porę Wiktora po raz drugi. Dziękujemy Tomkowi za sportowego kejterka. Cieszę się opiadale ostatnio. Nie, no ostatnio był sportowy kejter. Dziękujemy. Tak, było coś, co mnie zaskoczyło strasznie. Komu chcemy podziękować? A, bo nie oglądałem. Widzom. Cyrylowi za wierne wsparcie. Dziękujemy Cyrylowi za wierne wsparcie w odcinkach. Chyba był ze 4 razy chyba w tym roku, jak dobrze liczę. Góra 6. Trzeba będzie to zapisywać, jak będzie hajs do dzielenia. Jak będziemy dzielić spółkę, no. Ale nie zrobiliśmy podsumowania wydatków. Ale mało ich było w tym sezonie. Niewiele. Dziękujemy wam. Trzeba się nawadniać. Dziękujemy wam, że byliście, wam widzą, że byliście z nami przez te 3 godziny i cały sezon. Bo bez was to byśmy się tak dobrze nie bawili, bo świadomość tego, że ktoś nas ogląda w takich ilościach, to w ogóle jest kosmos. Dziękujemy, że spośród amatorskich programów o piłce nożnej wybieracie akurat nas, bo to jest też miłe i tu mam na myśli te 3 programy, o których ci mówiłem przed nagraniem. Tak, to się dziwi. Ale nie mówisz nazw, nie wolno. No. Nie, ale mamy ewidentnie najlepsze wyświetlenia. Małe, tak. Bo małe. I to nie jest, że się hejpimy, ale to było takie na rynku lokalnym jesteśmy hegemonem. Było... Nie chełpimy się, jesteśmy na rynku lokalnym, w sensie skala. Jesteśmy w kategorii sportowe pyry, jesteśmy bezkonkurencyjni. Stary. Jesteśmy jak Lech Poznań wśród małych kanałów w Poznaniu. Dziękujemy wszystkim subskrybentom, dziękujemy wszystkim widzom, dziękujemy słuchaczom na Spotify'u, bo to też jest dla nas bardzo ważne. A i co, dziękujemy tobie, Cyryl. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia w nowym sezonie. Dziękuję, Marek. Dzięki. Dziękuję, Daniel. Podaj sobie rękę. Bo jednak hiszpańska zgoda buduje. A wiesz, że w Madrycie, w Barcelonie jest sklep Realu? To miłe. I w Realu jest sklep Barcelony? To też się w Madrycie. Urok. Dziękuję sobie, że z wami wytrzymałem. Bo, oni widocznie nie kradną sobie flag, tylko kupują, wspierają przeciwną drużynę, a potem je dopiero palą. Dziękuję naszemu działowi dokumentalnemu, który przygotowywał zawsze nam notatki i skrypty na odcinki. Dziękuję. To my. Dziękuję działowi montażowemu, że zawsze montował te wszystkie pliki. Dziękuję działowi technicznemu, że dowodził sprzęt na każdy odcinek i zawsze on działał bez najmniejszego problemu. Jak się mówisz o sobie, że się... Jak laptop, mikser, mikrofony... Przecież wszystko jest u mnie, oprócz laptopa! Ale ktoś to jednak tu przywiózł kiedyś. Chyba ja. Dziękujemy Warcie Poznań za to, że grali tak ładnie jak grali, mogliśmy o nich opowiadać. Dziękujemy Lechowi Poznań za to, że tak ładnie grali jak grali, mogliśmy dzięki nim opowiadać. Dziękujemy. Poczekaj, dziękuję, że Lech przegrał ze Śląskiem Wrocław 3 razy, można było pobekować, bo to się nie powtórzy chyba za szybko. Dziękujemy Dawidowi Szulczkowi za to, że prowadził Wartę w taki sposób, a nie inny. I niech Rok jeszcze poprowadzi. Oby. Dziękujemy Johnowi van den Bromowi, żeby też prowadził Lecha Poznań jak najdłużej w takim stylu, jakim go prowadził, żeby Daniel jak najdłużej mu ufał. Dziękujemy piłkarzom, dziękujemy działaczom, szczególnie tej trójce z pionu sportowego w Warcie Poznań, bo ja nie wiem, co wy zrobicie w tym momencie transferowym, że ja wam zacznę ufać. I chyba kończymy już teraz ostatecznie. Czy kogoś pominąłem? Jezus Maria, bo jak po nagraniu ktoś powie, zapomnieliśmy jeszcze czegoś powiedzieć, to po prostu przypierdolę. Nie. Nie? Chyba nie. Skup się, Daniel. Bo ty masz zawsze tą myśl. Chyba większość. Dziękujemy mojej żonie, że zajmowała się naszym dzieckiem, kiedy przyjeżdżałem montowałem odcinki. Czasami ona wychodzi, a czasami ty się opiekujesz dzieckiem. Dziękujemy Julce za to, że udostępniała w połowie to mieszkanie, żebyśmy mogliśmy tu nagrywać. Dziękujemy firmie Daniela, że udostępniała pojazd, żebyśmy mogli się czasami przemieszczać. Nie wymieniam nazwy, więc stary jakby nie ma najmniejszego problemu. A nikt nie wie, jak rozliczamy się z paliwa. Byle urząd skarbowy nie wiedział. Dokładnie, tak? To jest program satyryczny. Dokładnie, tak naprawdę jeździmy za swoje. Wszystko dla was, dla nas, za nasze. Koniec. Ty żyjesz za nasze 500+. Za niedługo 800. Koniec sezonu, wakacje, za chwilę kadra, luz. A kiedy wraca? Jak będzie trzeba, to wróci. Liga kiedy wraca? Nie wiem. No to sprawdź na szybko. To sprawdź. A teraz musimy gadać, żeby się sierpień, lipiec? Raczej sierpień. Bo wcześniej się, bo w lipcu się zaczynała, bo był mundial. Jaki mundial? W Katarze. Raczej sierpień. Kiedyś ktoś powiedział, że Mistrzostwo Europy... O, wiem, komu się można podziękować. Komu? Juniorom Lecha, bo mają majstra. O, Celiotce dziękujemy po 5 latach. Kobitom. Kobitom dziękujemy. Dziękujemy Lech Poznań UAM. Dziękujemy Warcie Poznań Kobiety. Dziękujemy
niższym ligą, ale o nich niewiele mówiliśmy i musimy to zmienić w przyszłym sezonie, panowie. Niestety, Marek, że długo jeszcze będziesz szukał, bo nie wiem, co jeszcze no właśnie nie ma. Wpisz Ekstraklasa 2-3 na 2-4. Tak, wpisz. A co? Przeraziłem się, odechciało mi się, kończymy. Czemu? 22 lipca. Tak wcześnie? Dokładnie tak wcześnie? Słyszymy się pod koniec lipca. Dziękujemy jeszcze raz. Trzymajcie może wcześniej. Wiem, co chciałem powiedzieć. O, ja pierdolę. Meczyki? Top. Nie podpierdalajcie nam kontentu. Którego? Z grillem, kurwa. My sobie zrobiliśmy odcinkowego grilla, po trzech tygodniach zrobili sobie grilla. Okrutniki. Tylko my nie mamy ogródka. Ej, ale kadra jest przed 17. Ale my mówimy o Ekstraklasie. A wiesz, co jest 17? No nie wiem. Grillu Daniela. No i co? Jest ogródek. Jak skończymy nagrywanie, coś ci powiem, to nie uwierzysz. Dziękujemy wam bardzo za ten sezon. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa! Pa, pa.